Jacek wspomniał, jesteśmy dziennikarzami Gazety Wyborczej we Wrocławiu. Bardzo nam miło w imieniu naszej redakcji powitać Państwa na debacie kandydatów na prezydenta Wrocławia. Przy pierwszym stoliku Małgorzata Tracz, Zieloni. Pan przedstawiciel Komitetu Kukiz 15, pan Zbigniew Jarząbek, zapraszam. Przy trzecim stoliku Jerzy Michalak, bezpartyjny Ruch Obywatelski. Przy stoliku numer 4 miała siedzieć reprezentantka Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, pani Mirosława Stachowiak-Różecka. Niestety nie odpowiedziała na nasze zaproszenie. Przy kolejnym stoliku zasiądzie Katarzyna Obara-Kowalska, bezpartyjny Ruch. Miejsce numer 6, przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, Jacek Sutryk. Przy stoliku numer 7 usiądzie Marta Lempart, Wrocław dla wszystkich. Proszę Państwa, ta debata będzie miała 3 rundy pytań. Pierwsza runda to ja będzie... Przepraszam, w sprawie porządkowej, gdzie są trzej pozostali kandydaci? Trzej pozostali kandydaci nie zostali przez nas zaproszeni. Proszę pana, gazeta, która się słynie ściganie. Przepraszam. Mamy prawo zaprosić kogo chcemy. Ci ludzie spadną na nasza debata. Jest również mój kontrkandydat na prezydenta, który również, tak jak ja, powinien być brany pod uwagę w mediach, wszelkiego rodzaju mediach. Oczywiście Agora to są media prywatne. Ja osobiście, jest mi bardzo przykro, że jako absolwent tego wydziału, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, nie zostałem zaproszony na debatę. To jest nasza debata, mamy prawo zaprosić kogo chcemy. To jest nasza debata. Żeby tych trójkę tych ludzi tutaj wpuścić na tą salę. Panie Zbigniewie, pan przyjął nasze zaproszenie, godząc się. My jesteśmy gospodarzami tego spotkania. Jeżeli pan się z nimi nie zgadza, no to niestety będziemy musieli pana wyprosić. Nie, ja bo pan zakłóca tę debatę. Żeby wam powiedzieć o waszych metodach dyskryminacji niektórych ludzi i o układzie wrocławskim. Uparcie pan miał. Może uważnie pan kandydat Kukiz 15 będzie mógł jeszcze mówić w ostatniej części, bo ta ostatnia część będzie polegała na tym, że każdy z kandydatów będzie miał 2 minuty na zaprezentowanie siebie, ewentualnie na odniesienie się do rywali. Będziemy mógł powiedzieć, co tam jest w duszy gra. No to myślę, że wszystkie zasady omówiliśmy, możemy zaczynamy. Sobie usiąść na chwilę i rozpoczynamy od pytań od dziennikarzy Gazety Wyborczej. Pierwsze pytanie. Komunikacja miejska to według licznych badań spory problem Wrocławia. I pytanie jest następujące. Na jakie 3 osiedla, poza Nowym Dworem i Popowicami, no bo na to już tam jakieś pieniądze są przeznaczone, trzeba w najbliższej kadencji rozpocząć budowę nowych linii tramwajowych? I skąd wziąć na to pieniądze? Proszę pani Małgorzata Tracz, 2 minuty czas start. Dzień dobry Państwu. Widzę, że mieliśmy taki bardzo gorący początek. No i mam nadzieję, że chyba debata... zegar nam, przepraszam. Mamy problem z zegarem. To taki dodatkowy czas dla mnie. Tak, oczywiście. Mamy problem z zegarem. No właśnie, muszę korzystać z okazji. No także bardzo dziękuję. Początek był gorący. I mam nadzieję, że kolejne rundy pytań także. No i teraz konkretnie na pytanie. Rzeczywiście we Wrocławiu trzeba rozbudowy linii tramwajowych. Nowy Dwór już teoretycznie jest rozpisany, na razie nie ma kto się tym zająć. Uważam, że rzeczywiście w jednej kadencji nie da się poprowadzić 7-8 linii tramwajowych na różne osiedla, bo rzeczywiście jest to proces, który wymaga i przygotowania, no i później realizacji. Natomiast jedną z takich pierwszych linii uważam, że powinna być linia na Bartoszowice. Jest to niedługa linia, dlatego że wystarczy przedłużyć linię tramwajową i ludzie, którzy mieszkają na dosyć sporym osiedlu, mieliby wtedy możliwość, by nie przesiadać się, tylko bezpośrednio dojechać do osiedla. Więc to by była taka pierwsza inwestycja, a kolejny to oczywiście Jagodno oraz Psiepole. Psiepole, no, które ma od lat duży problem komunikacyjny, jeśli chodzi o Wrocław, o dojechanie do centrum, głównie dlatego, że jest zakorkowane.
No i Jagodno, z tego powodu, że coraz więcej buduje się tam nowych bloków. Jest to naprawdę już dosyć duże osiedle. Ludzie, którzy mieszkają na Jagodnie, często pracują w centrum, dojeżdżają do pracy, a obecnie praktycznie nie mają żadnej alternatywy oprócz samochodu. Dla odważnych rower, tak, ponieważ jest to też dosyć długa trasa do centrum i nie zawsze przy na przykład zimowych warunkach pogodowych możliwa do zrealizowania. Natomiast to o sieciach tramwajowych. Wiadomo, że potrzebna by też była sieć linia na Oblaszyn oraz Partynice. Tak, w przyszłości także na Pracze Odrzańskie. Finansowanie! Jeszcze tylko jedna kwestia porządkowa. 15 sekund przed końcem czasu będziemy Państwa o tym informować dzwoneczkiem. Prosimy. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, problemy komunikacyjne Wrocławia trzeba rozwiązać strategicznie. A więc pierwsza obwodnica musi być dokończona. To momentalnie rozwiąże nam ruch w centrum. Druga obwodnica bezwzględnie dokończona. Na obwodnicy wewnętrznej muszą powstać skrzyżowania wielopoziomowe, takie chociażby jak na Placu Dominikańskim. Państwo wiecie, co by się tam działo, gdyby tam nie było tego wjazdu pod spodem. Proszę Państwa, jedną z bardzo ważnych rzeczy jest wyprowadzenie urzędów z tego miasta, urzędników z tego miasta. Ja, proszę Pana, proszę mi doliczyć czas, bo ja wiem, co mam mówić. Skąd Pan wie, że ja mam jeszcze, proszę Pana, ponad minutę, Pan mi mówi, że ja nie odpowiadam na pytania. Co pan, chce Pan z tym sterować od początku do końca? Tak. Proszę mi dać czas, bo Pan mi zajął w tej chwili czas. Proszę o przyznanie mi czasu dodatkowego. Będziecie się ze mną bawić? Proszę Państwa, wyprowadzenie urzędników z miasta. Te tysiące urzędników, którzy są w mieście, przyjmują tysiące petentów. W związku z tym ludzie jeżdżą po tym mieście, jest całe zakomplikowane centrum. Moja propozycja jest taka. Wyprowadzamy urzędy poza miasto, tak jak chociażby Urząd Skarbowy Stare Miasto na Inowrocławskiej, gdzie można zaparkować i cokolwiek załatwić. W ten sposób, proszę Państwa, wyprowadzając, oczyścimy miasto i ze spalin, i z urzędników, którzy będą sobie tam swobodnie pracować, a petenci załatwiać swoje sprawy. Oczywiście, osiedla, proszę Pana, proszę teraz słuchać. Osiedla wszystkie powinny być połączone jak najszybciej i najlepiej. Nie ma tu o czym rozmawiać. Drogi muszą być poszerzone, chociażby drogę do Leśnicy, jedno z najbardziej zakorkowanych miejsc. Proszę Państwa, ta ekipa, która tutaj dzisiaj siedzi, przez te kilkadziesiąt lat po prostu nie była w stanie rozwiązać takich podstawowych problemów. Wrocław jest jednym z najbardziej zakorkowanych miast Europy i Polski. Panie Zmurzala, bardzo prosimy. Bardzo uprzejmie dziękuję. Przede wszystkim dziękuję Państwu za to, że przyszliście na debatę. Na debatę dziękuję mojej mamie za to, że jest tutaj. Trzy pierwsze linie, które powinny być zbudowane. Pierwsza z pewnością Jagodno. Druga Maślice przez Maślicką do Królewieckiej przy nowym projektowanym przystanku w okolicy Wrocławia Głównej, w ulicy Głównej. Tam ma być przystanek kolejowy. Wreszcie trzecia linia na Ołtaszyn. Trzeba skorelować budowę tej linii, jej przebieg, a także przystanki na tej linii zbudowaną przez nas w Samorządzie Województwa linią 285, czyli tą, która poprowadzi z Wrocławia do Świdnicy przez Sobótkę. To są trzy pierwsze linie, które uważam za priorytetowe i jest szansa na to, żeby w ciągu najbliższych 5-6 lat te trzy linie powstały, oprócz oczywiście tych, co do których prowadzone są już przetargi. Co do linii na Psie Pole, nie wiem, czy są wśród nas Państwa z Psie Pola, są, polecam w pierwszym rzędzie korzystanie z kolei dolnośląskich. Tam jest szybki przejazd. Rzeczywiście jest potrzeba pilna budowy parkingu Park and Ride przy kolejowym przystanku, ale ta linia jako czwarta w kolejności. Skąd oszczędności, Szanowni Państwo, na budowę tych linii? Ja bardzo wyraźnie mówię o tym, że trzeba budżet zadaniowy wprowadzić do Wrocławia. Ten budżet musi wskazywać właśnie na priorytety. Teraz budżet jest budowany w aspekcie historycznym, czyli dodawane są bądź odejmowane pieniądze z budżetu z poprzedniego roku. Jednym z priorytetów jest budowa linii tramwajowych. I ten program my bardzo jasno przedstawiliśmy, Szanowni Państwo. On jest dosyć krótki. Gdybyśmy natomiast chcieli przedstawić to, co zrobił Pan Dyrektor Sutrych z obecną ekipą, no to musielibyśmy w kwestii linii tramwajowych pokazać taką kartkę. Mało tego, odebrać pewną część.
ciągu tych ostatnich kilku lat nie przybyło, a ubyło 600 metrów torowisk. I to jest wstyd dla ekipy, którą reprezentuje pan dyrektor Sudek. Dziękuję. Pani Katarzyna Obara-Kowalska. Dobry wieczór Państwu. Jeśli już jest z chwalmi programami, to ja pokażę swój, panie marszałku. Program bezpartyjnego Wrocławia, w którym wprost mówimy o tym, bo od tego chciałabym zacząć, od porządkowania wiedzy. Otóż wiedza odnośnie inwestowania w komunikację zbiorową jest taka we Wrocławiu, że inwestujemy mniej niż Poznań, niż Gdańsk, niż Kraków. Efekt jest taki, że komunikacja jest w takim stanie, o jakim mieszkańcy wiedzą od lat i to są zeszłości nie ostatniej kadencji, ale ostatnich już kilkunastu lat. Jesteśmy w czasie kampanii wyborczej i pewnie już Państwo wiecie, że wszyscy wszystkim obiecali już wszystko i ja właściwie, jeśli bym powiedziała, że zorganizujemy teraz tramwaj na Księżyc, to pewnie prawdopodobnie nikogo to nie zdziwi. Ale o czym warto wiedzieć? Warto wiedzieć o tym i mam nadzieję, że jutro jak dyrektor Sutryk pojedzie na Jagodno, będąc dyrektorem na urlopie, to się dowie zaraz po mnie, bo ja tam byłam ostatnio, że rzeczywiście tramwaj na Jagodno to jest jeden z długo oczekiwanych przez mieszkańców tras dojazdowych. Ale musimy też pamiętać o Ołtaszynie obiecywanym przez wiele, wiele lat. Musimy pamiętać także o tak zwanych osiedlach wykluczonych, na które tramwaj dojechać z różnych przyczyn nie może. Na przykład Kłokoczyce, które nie dalej pewnie jak wczoraj czy dziś zostało zabrany autobus, jedyna możliwość właściwie dotarcia do miasta. Więc to są rzeczy, które w pierwszej kolejności należy naprawić, to znaczy wyrównać szanse Wrocławia, jeśli chodzi o zainwestowanie w infrastrukturę tak tramwajową, jak i autobusową, bo to jest niezmiernie ważne. Nie możemy myśleć o projektach jutro, jeśli nie wyrównamy naszych szans Wrocławia z tymi miastami, które już dawno nas wyprzedziły, bo wydają więcej niż 10% swojego budżetu na inwestycje w komunikację miejską. To są priorytety i te zadania w pierwszej kolejności w moim przekonaniu należy wykonać. Sposobu ich finansowania, o czym jeszcze nikt nie wspomniał. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, witam czytelników i tych, którzy nas oglądają. Dużo było historii, dużo o dyrektorze Sutryku, spodziewałem się, nie jestem zaskoczony, ale ja chciałbym o przyszłości tego miasta w aspekcie komunikacji zbiorowej. Ja powiedziałem i zapowiedziałem, że to jest ten element miasta, który powinien, czy któremu powinniśmy w przyszłych latach nadać szczególny priorytet. Przypomnę także, że już rok temu podczas pierwszego kongresu wrocławskich rad osiedli zostały zapowiedziane trasy tramwajowe na Jagodno między innymi i na Ołtaszyn, ale także wspomniana i zaznaczona trasa na Maślice. Fakty, a nie słowa. I to się dzisiaj dzieje. Dzisiaj jesteśmy w procedurze przetargowej, jeżeli chodzi o tramwaj na Nowy Dwór. Długo konsultowana i spodziewana trasa. Jesteśmy także w trakcie tego przetargu na Popowice. Niezwykle ważna linia, która odciąży nam tą oś ulicy Legnickiej i Kosmonautów. Ale najbliższe plany to oczywiście tramwaj na Jagodno, który nie tylko pozwoli mieszkańcom Jagodna, ale także mieszkańcom dynamicznie rozwijających się Wojszyc wydostać się z tamtej części miasta i wrócić tam. Tramwaj na Ołtaszyn, już jak Państwo wiecie, mamy dwie propozycje przebiegu tej trasy. Ja głęboko wierzę, w przyszłym tygodniu podpisujemy wstępne porozumienie z wsią Wysoka. Mam nadzieję, że to będzie także rozwiązanie aglomeracyjne, bo tramwaj z Ołtaszyna powinien jechać także do Wysokiej i tym samym obsłużyć ponad 8 tysięcy osób tam mieszkających. Ponadto tramwaj na Swojec i docelowo stamtąd na Psiepole, chyba że wspólnie zdecydujemy o tym, że przebieg tej trasy będzie inny. Skąd pieniądze? Dobra współpraca z marszałkiem, pieniądze z Unii Europejskiej oraz pieniądze na wkład własny, które mamy zabezpieczone w budżecie, z tego będziemy korzystać. Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz za tłumaczenie migowe. Ci z Państwa, którzy byli z nami 3 października, 2 lata temu pod Pręgierzem, kiedy nas było 20 tysięcy, kiedy my śpiewaliśmy piosenkę Wolność, ona migała ją całym ciałem. Także jeszcze raz podziękowania. Ona jest zawsze tam, gdzie dzieją się ważne rzeczy, a wybory są bardzo ważne. Także podziękowania.
nie powiem, które linie wybierzemy, dlatego że mamy taki pomysł, że to obywatele zdecydują. Obywatele, obywatelki zdecydują za pomocą narzędzia, które jest w naszym programie za pomocą panelu obywatelskiego. Polega to na tym, że wybiera się grupę reprezentatywną ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, poziom dochodów, wykształcenie. Ta grupa dostaje wsparcie specjalistów, przeszkolenie i deliberuje tak długo, aż dojdzie do puenty. 80, tylko że to są wiążące ustalenia, co oznacza, że 80% głos tej grupy będzie za rozwiązanie, które miasto będzie musiało wdrożyć. Tak uważam, że należy to robić, że to ludzie powinni decydować, a nie my tutaj. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jak to sfinansujemy. Bardzo się cieszę, że pomysł budżetu zadaniowego się przyjmuje. Naśladownictwo najwyższą formą uznania, tylko pomylił pan, jak się nazywa ten poprzedni. Ten poprzedni nie nazywa się historyczny, tylko tradycyjny. No tego mnie nauczono przynajmniej na kursie w Ministerstwie Finansów. Budżet zadaniowy polega na tym, że liczymy, jakie mamy potrzeby, jakie potrzeby mają mieszkańcy, ile mamy metrów chodnika, ile mamy szkół, ile mamy uczniów, ile mamy seniorów i jaki poziom zaspokojenia tych potrzeb jesteśmy w stanie w kolejnych latach zapewnić. Nie polega to na tym właśnie, że poszczególni dyrektorzy poszczególnych jednostek wyrywają sobie pieniądze. Nie, liczymy potrzeby i wskaźniki zaspokojenia. To są dane absolutnie obiektywne. Więc to jest po pierwsze, tutaj już znajdziemy pieniądze. Po drugie, wstrzymamy inwestycje. Wszystkie te spektakularne, piękne inwestycje, które dobrze wyglądają na zdjęciach, a będziemy więcej inwestować w naprawy, które nie będą ad hoc, w związku z tym będą tańsze. I ostatnia rzecz, to jest audyt wydatków. Musimy sprawdzić, co się z nami pieniędzmi dzieje. Budżet musi być transparentny. Oprócz komunikacji, kolejnym tematem poruszanym nie tylko we Wrocławiu, który spędza sens powieki, jest smog, brudne powietrze. Proszę Państwa, przyjęta przez Sejmik Województwa uchwała antysmogowa zakłada, że do 2024 roku muszą zniknąć wszystkie wrocławskie kopciuchy, czyli stare piece węglowe. Chcielibyśmy Państwa zapytać, w jaki sposób macie Państwo zamiar przekonać wspólnoty mieszkaniowe, by podłączyły się do sieci ciepłowniczej w ciągu najbliższych 5 lat? O odpowiedź jako pierwszego poprosimy Pana Zbigniewa Jarząbka, Kukiz 15. Proszę Państwa, problem naszego zanieczyszczenia miasta tkwi dużo dalej. Waldemar Pawlak, partyjny urzędnik, podpisał taką umowę z Rosją na dostawę gazu, że płacimy za gaz najwięcej w Europie. W związku z tym ci, których nie stać jest dzisiaj na wymianę tych pieców, po prostu jest ich nie stać, oni nie mają na to pieniędzy. Można ich oczywiście przymusić jakąś uchwałą, czy nawet ustawą. Ale to nie tędy droga. Miasto trzeba połączyć z elektrociepłownią. Wszyscy powinni mieć dostęp do elektrociepłowni, ona powinna w to zainwestować. Z tym smogiem to też chyba nie przesadzajmy do tego stopnia. Ja wiem, że te zieloni i inni to znajdą sobie w tym niezły biznes, proszę Państwa. Ale chcę Państwu powiedzieć, że korki wrocławskie również generują ogromną ilość spalin. Ludzie stoją po kilka godzin w tygodniu, tracąc nie tylko pieniądze, ale również tracąc na zdrowiu, bo oddychamy tymi spalinami. Proszę Państwa, ja jeszcze wrócę do mojej poprzedniej sprawy. Dług, obsługa długu, jaki jest, ciąży na naszym mieście, około 6 miliardów złotych, to jest sama obsługa długu, to jest około 200 milionów złotych, proszę Państwa. To oddajecie Państwo banksterom. Za te 200 milionów złotych można by zbudować co najmniej 4 albo 5 skrzyżowań wielopoziomowych. Rozwiązałoby to korki. Nie zdążyłem dopowiedzieć tego w poprzedniej mojej wypowiedzi. Proszę Państwa, zieleń. Wrocław się musi zazielenić. Dość wciskania bloków między bloki. Tam muszą powstać zielone miejsca po to, żebyśmy mogli wyjść, żeby ta zieleń czyściła to powietrze, żebyśmy się po prostu czuli lepiej. To jest jedna z tych grup. Oczywiście tam, gdzie się nie da, będą piece gazowe. Trzeba się przypatrzeć, jaka firma będzie sprzedawała te piece gazowe, proszę Państwa, bo być może, że to kolejny świnder. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Michał. Dziękuję bardzo. Nie tylko piece gazowe. Potrzeba podać kilka faktów, bo byłem jednym z twórców tej uchwały, którą panowie byliście uprzejmi podać. Po pierwsze, za niską emisję, czyli za smog we Wrocławiu odpowiadają przede wszystkim gospodarstwa domowe w 60 bądź 80% w zależności od tego, co jest emitowane, czy PM10, czy alfa-piren. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, wyliczyliśmy dokładnie, że w ciągu 10 lat tych, które
pozostają do zrealizowania zapisów uchwały antysmogowej, Wrocław sam ze swoich środków może wygenerować na te inwestycje około 360-380 milionów złotych. Żeby właściwie wydać te pieniądze, trzeba przede wszystkim, to jest podstawowa i pierwsza zasada i pierwszy krok, który trzeba wykonać zaraz po rozpoczęciu nowej kadencji, dokładną wykonać trzeba analizę i sprawdzenie, z jakim problemem mamy do czynienia, ile jest tych pieców. Trzeba przeprowadzić dokładną inwentaryzację tego zasobu. Dopiero wtedy będzie można przeprowadzić wymianę pieców. Panowie redaktorzy, pytaliście o kwestie związane z podłączaniem do elektrociepłowni. Ta uchwała antysmogowa właśnie w ten sposób jest skonstruowana, właśnie w ten sposób została wydyskutowana z mieszkańcami. Przypominam, że rozmawialiśmy z nimi ponad rok, że znalazły się tam zapisy, które wskazują, że wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe podłączenie się do sieci gazowniczej czy elektrociepłowniczej, a przecież takich obszarów we Wrocławiu jest jeszcze cały czas bardzo dużo, istnieje możliwość zamiany pieców trzeciej, czwartej czy piątej klasy na te spełniające najwyższe standardy, czyli obecnie ekoprojektu albo ekodesign, te, które są wskazywane przez dyrektywę unijną. A zatem te rozwiązania trzeba stosować zamiennie. Bezpartyjny Wrocław. Bezpartyjny Wrocław. Jednak zacznę od faktów, bo na faktach lubię się opierać. W czasie, kiedy rząd PiS, Prawa i Sprawiedliwości zabrał pieniądze na wsparcie rządowego programu Kawka, miasto Wrocław rzeczywiście stanęło na wysokości zadania i trzeba to w tym miejscu powiedzieć. I mamy program Kawka Plus, mamy program, który wspiera tych, którzy mają najgorsze warunki, najmniejsze możliwości do tego, żeby źródła ciepła wymienić na te bardziej ekologiczne, czyli te źródła ciepła, które powodują jak najmniejszą emisję, i to jest dowód na to, że się da, jak się chce, i to rzeczywiście jest niezmiernie ważne. Oczywiście nie da się skutecznie wymienić tak zwanych kopciuchów i pieców węglowych bez kompletnej wiedzy, jak to ma wyglądać, a przede wszystkim ile tych źródeł ciepła, przede wszystkim w mieszkaniach komunalnych, czyli tych, które są w zarządzie miasta, które są w dyspozycji miasta, ile ich realnie mamy. Bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że takiej inwentaryzacji we Wrocławiu zaryzykuje twierdzenie od czasu wojny nie było i nie wiemy tak naprawdę, jaką bazą dysponuje tak mieszkań komunalnych, jak i mieszkań socjalnych gmina Wrocław. I to jest tak zwane pierwsze primo. Natomiast jeśli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, bo to jest niezmiernie ważne, znowu system wsparcia, system informacyjny, system podłączania tam, gdzie się nie da do sieci ciepłowniczej, do lokalnych kotłowni gazowych, które z pewnością wypełnią zobowiązania, jeśli chodzi o tak zwaną emisję. A czego nie wolno robić? No nie wolno działać bezmyślnie, nie wolno robić remontów mieszkań komunalnych, wyjmować starego pieca węglowego, malować ścian na biało i wstawiać następnie ten sam piec węglowy do tego samego mieszkania komunalnego. Tego robić nie wolno. I to trzeba przede wszystkim zmienić. I to jest rzecz, która jest do zrobienia tak naprawdę na dziś, ale podstawą jest przede wszystkim wiedza na temat tego, czym dysponujemy jako gmina Wrocław, a tej wiedzy dzisiaj niestety po kilkunastu latach nie mamy. Dziękuję. Po pierwsze zrealizuję uchwałę województwa, ale żałuję, że ona jest tylko i wyłącznie tak restrykcyjna w stosunku do Wrocławia, gdy tymczasem dane podawane no nie przeze mnie, a przez profesora Zwoździaka mówią o tym, że jednak nawiewanie spoza Wrocławia w sposób istotny przyczynia się do tego, że smog się nad Wrocławiem utrzymuje. Profesor Zwoździak mówi nawet o tym, że gdyby było inaczej, te dni, ilość dni z przekroczeniami PM10 wokół mogłaby wynosić nawet 20. Ale zostawmy to. Walczymy z niską i wysoką emisją. Mówiliśmy o dobrze zorganizowanej komunikacji zbiorowej. Ona z całą pewnością będzie zachętą dla mieszkańców miasta do tego, żeby zostawiali swoje cztery kółka. Tym samym będziemy eliminować tą niską emisję. W latach 90. we Wrocławiu było blisko 100 tysięcy starych pieców i kopciuchów. Dzisiaj mamy około 25 tysięcy. Trwa inwentaryzacja, chcę Państwa uspokoić, trwa od dłuższego czasu przy współpracy z Politechniką Wrocławską inwentaryzacja, która mam nadzieję, że zakończy się na wiosnę i dowiemy się dokładnie, ile tych pieców mamy i z jaką skalą mamy do czynienia. Z całą pewnością doradztwo energetyczne, czyli proces prowadzenia tych wszystkich, przed którymi ta decyzja o wymianie. Ja przypomnę, że jestem także autorem uchwały osłonowej, która ma zachęcić wszystkich tych, którzy mają wątpliwości i obawy przed wyższymi kosztami
ciepła. W związku z jego wymianą ma ich wesprzeć, ma im pomóc i mam nadzieję, że będzie w stanie ich zachęcić do podjęcia tej decyzji. Wreszcie zaproponowałem specjalny program dla wspólnot. Program, który ma na celu zachęcić ich do tego, aby wsparli tych słabszych członków swojej wspólnoty w podjęciu właśnie tej decyzji. Do 2028 z całą pewnością wyeliminujemy wszystkie piece na paliwo stałe, a zgodnie z uchwałą do 2024 wszystkie piece poniżej trzeciej klasy. To zrobimy we Wrocławiu. Dziękuję. Ja tylko przypomnę, że tak, że pytanie dotyczyło tego, jak znowu wspólnoty mieszkaniowe do wymiany pieców, a nie wszystkiego. W związku z tym ja przypomnę taki bardzo fajny etap z mojego życia, kiedy pracowałam w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, byłam dyrektorką Wydziału Programowania Relacji Zadań. Zaczynałam z budżetem 800 milionów, a dwa lata później ten budżet wynosił 400 milionów. To była bardzo trudna sytuacja i groziło nam między innymi zapaść, jeżeli chodzi o finansowanie organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Zresztą pan minister Duda doskonale to pamięta, to naprawdę była trudna sytuacja. Wymyśliliśmy wtedy taki program, który bardzo dobrze się sprawdził, który polegał na tym, że finansujemy wkłady własne i udzielamy osłonowego wsparcia, udzielamy wszelkiego wsparcia w ubieganiu się przez podmioty potrzebujące wsparcia, w tym przez organizacje pozarządowe, o środki gdzie indziej. Czyli stosujemy taką dźwignię, wydajemy tych pieniędzy mniej, ale wspieramy tych, którzy są w stanie się tutaj w tym przypadku wspólnoty mieszkaniowe ubiegać, żeby one nie musiały brać na przykład kredytu, żeby one nie musiały wydawać własnych pieniędzy. Wspieramy tylko ten 10-20% wkład własny w dostępie do innych funduszy niż miejskich. Nie obciążamy tym aż tak bardzo funduszy miejskich. Na pewno to zdąży, to Wam pozwoli przyspieszyć wymianę. Natomiast co do tej zmiany psychologicznej, mentalnej, cóż można powiedzieć, edukacja ekologiczna we wrocławskich szkołach, to jest coś, co jest nam potrzebne, bo ile pieniędzy nie wydamy, jeżeli ludzie nie będą przekonani do tego, że chcemy, żeby Wrocław był czysty, zielony, żeby nam się w nim dobrze żyło i że warto to zrobić, czyli warto włożyć swoją część, warto z pewnych rzeczy zrezygnować, warto działać na rzecz dobra wspólnego, to nic nie zrobimy. Możemy wydać 100, 200, 300 milionów pieniędzy. Pan Jarząbek słusznie zauważył, że zieloni jako pierwsi zaczęli mówić o smogu. Jednak nie dostrzegł tego, że to nie jest tak, że zieloni sobie smog wymyślili z powodów biznesowych czy jakichkolwiek innych. Natomiast pierwszy dostrzegli, że smog jest realnym problemem, ponieważ zagraża bezpośrednio zdrowiu oraz życiu. O tym mówimy od lat. Ja jako współzałożycielka Dolnośląskiego Alarmu Smogowego chciałabym tutaj kilka kwestii jakby nakreślić, ponieważ mówimy o kawce. My nie oceniamy kawki jako idealnego programu, bo właśnie on doprowadził do sytuacji, do której sprowadza się dzisiejsze pytanie. W momencie, kiedy była tylko kawka, i to jest jakby lekcja z tego, co zrobił Kraków, tak? Bo musimy się uczyć na błędach, a tam rzeczywiście te programy antysmogowe jako pierwsze zaczęły funkcjonować. W momencie, kiedy mieliśmy kawkę i tylko kilka osób w kamienicy zdecydowało się na wymianę źródła ciepła, na przykład na gaz, no to teraz, zakładając, że w końcu byśmy renegocjowali umowę z Fortum i przywrócili sieć ciepłowniczą, to teraz te kilka osób w kamienicy rzeczywiście nie będzie chciało na nowo przechodzić przez procedury, przez remont, żeby być podłączonym do sieci ciepłowniczej. Dlatego my musimy myśleć o tym problemie smogu kompleksowo. To jest nie tylko wymiana źródła ciepła, ale to jest też termomodernizacja, przyłączenie właśnie do sieci ciepłowniczej. Niezwykle istotny jest audyt energetyczny, który wskaże, jakie źródło ciepła w danym mieszkaniu czy domu jest najlepsze. Bo czasami można jako dodatkowe źródło ciepła postawić na energię ze źródeł odnawialnych. Pompa ciepła, fotowoltaika i na przykład ogrzewanie elektryczne, które przy dobrze docieplonym domu, mieszkaniu będzie również tę swoją rolę spełniało. Więc smog to nie tylko kawka, to naprawdę jest bardzo złożony problem i trzeba kompleksowo na niego patrzeć. Trzecie pytanie pochodzi z debaty, którą zorganizowaliśmy w ubiegłym tygodniu w naszej redakcji. Zaprosiliśmy na nią młodych kandydatów startujących z Państwa komitetów i ich pytanie jest następujące. Jak chcą Państwo wykorzystać potencjał młodych wrocławian działających w stowarzyszeniach, organizacjach, aktywistów, którzy jakoś potrafią powiązać zajęcia w szkole, uczelnie z działaniem na rzecz miasta? Jak Państwo chcą to zrobić, żeby ich wykorzystać? Pan Jerzy Michalak, pierwszy. Bardzo uprzejmie dziękuję za to pytanie. To pytanie odnosi się trochę do tego, czym zajmowałem się
zanim wszedł w dorosłe życie. I to także dotyczy tego, czym zajmują się radni z naszej listy numer 13, bo większość tychże osób, które kandydują do Rady Miejskiej Wrocławia, ma pochodzenie właśnie trzeciego sektora. Zajmuje się tym, o czym była mowa na debacie organizowanej przez Gazetę Wyborczą. Więc przede wszystkim większe współdziałanie z radami osiedla. Ja z bardzo dobrym efektem i z dobrym spojrzeniem patrzę na to, co dzieje się w radach osiedli. Nie dlatego, że zmienił się system rad osiedlowych, ale za to dlatego, że do rad osiedli dostały się osoby, które są właśnie osobami młodymi, które są osobami, które są aktywnymi działaczami, którym się zwyczajnie chce. Tego potencjału zmarnować nie można. Dlatego mówimy bardzo jasno i bardzo wprost proponujemy budżet inwestycyjny dla poszczególnych rad osiedli, żeby to rady osiedli, nie tak jak teraz składając wnioski inwestycyjne, które potem miną przy własnych czy w radach urzędu, ale żeby właśnie radni osiedlowi mogli decydować o budowie chodników czy infrastruktury sportowej albo placu zabaw na tym osiedlu. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia, te konsultacje, które są teraz prowadzone, muszą obejmować także właśnie osoby młode. Często liderami wrocławskiego budżetu obywatelskiego, który jest taką kuźnią młodych liderów na osiedlach, są właśnie osoby młode, a zatem zachęcanie do udziału w UBO, pokazywanie, że opłaca się zaangażować swoją energię, swoje umiejętności przez to, że projekt wygłosowany rzeczywiście w danym roku jest realizowany, co niestety jako twórcy wrocławskiego budżetu obywatelskiego martwi, nie jest regułą. Wszystkie te rzeczy pokazują, że te narzędzia, które obecnie miasto ma, muszą być lepiej wykorzystywane, jeśli idzie o aktywizację ludzi młodych. Przesłuchiwałam się w skupieniu, bo tak sobie zdałam sprawę, że Rada Osiedla, na której się powołuje pan marszałek, to nie są tylko ludzie młodzi. No, musimy na to zwrócić uwagę, ale fakt drugi jest taki, że akurat z tego stabilnego wnioskiego są głównie ludzie młodzi, to są ludzie, którzy są niezależni, ludzie, którzy mają własne życie, własną pracę, własne doświadczenie, własne sukcesy i ludzie, którzy mimo tych wszystkich 5 etatów, które wykonują na co dzień w życiu, jeszcze im się chce. I to są właśnie ludzie, którzy zaangażowali się w swoje lokalne społeczności, lokalne miejsca, w których funkcjonują, żyją, mieszkają, pracują. Ale tyle o ideologii. Jeśli chodzi o wsparcie dla tych najpierwszego pokolenia, tak to nazwijmy, które wchodzi w dorosłe życie, czy ludzi młodych, to poza takim zachęceniem do tego, żeby przede wszystkim zostali we Wrocławiu, bo musimy sobie zdać sprawę, że te 130 tysięcy studentów, które we Wrocławiu 1 października zwykle jest, musi mieć jakiś system wsparcia. Więc takim systemem wsparcia, który mamy w programie bezpłatnego Wrocławia, jest rozszerzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej do 26 roku życia, co też wpłynie w sposób pośredni, albo nawet bezpośredni na walkę ze smogiem. To jest sprawa dla nas kluczowa. Wsparcie na poziomie zaangażowania młodych ludzi do NGO-sów, to jest również wsparcie poprzez rady osiedli, ale też takie wsparcie, w którym te wszystkie środki przechodzące na stowarzyszenia i fundacje na aktywizację młodego pokolenia będą przechodziły przez rady osiedli. Mamy tu również programy bezpartyjnego, bo co ja w naszym przekonaniu to będzie bardziej efektywne wydawanie publicznych pieniędzy i bardziej efektywne gospodarowanie środkami publicznymi. Młodzi we Wrocławiu liczą nie tylko na to, że będą mogli zaangażować się w życie publiczne w sposób otwarty, ale także na to, że się tutaj zostaną, to będą mieli miejsca w dworkach i przedszkolach dla swoich dzieci i nie będą musieli liczyć tylko na statystykę, ale na realną obecność tych pracowników dla ich dzieci. Po to, żeby tutaj ci młodzi zostali nie tylko na wiek. Pan Jacek Sutryk. Bardzo dziękuję. Ja 17 lat temu swoją pracę zawodową, ale zarazem przygodę z polityką społeczną rozpoczynałem właśnie w organizacjach pozarządowych. Mówię o tym, bo dzisiaj we Wrocławiu, z tego powinniśmy być absolutnie dumni, jest ponad 4000 organizacji pozarządowych. W większości to są ludzie młodzi, którzy tworzą te organizacje. Mówię o organizacjach, bo organizacje pozarządowe to w końcu emanacja społeczeństwa obywatelskiego, a we Wrocławiu chcemy budować i chcemy wzmacniać społeczeństwo obywatelskie. Chcemy dbać o aktywnych obywateli, chcemy stwarzać im możliwości do tego, żeby byli aktywni. Stąd wrocławski budżet obywatelski, ale stąd młodzieżowy budżet obywatelski, stąd system mikrograntów kierowany właśnie do tych najmłodszych
wrocławianych do tych najmłodszych Wrocławian. Zależy nam w kontekście pewnych wyzwań demograficznych i tego, że będziemy się jako społeczność wrocławianych i wrocławian starzeć. Powinno nam zależeć, powinniśmy dbać o ten kapitał ludzi młodych. Stąd ja mówię o tym, że Wrocław powinien być z jednej strony miastem ludzi młodych, miastem akademickim, miastem, które wspiera młodą wrocławską rodzinę, ale powinien być także miastem bezpiecznym dla seniorów. Mam nadzieję na bardzo dynamiczną współpracę z wrocławskimi uczelniami wyższymi. Już dzisiaj tych ponad 130 tysięcy studentów, większość z nich chce zostać do Wrocławia. Chciałbym im stworzyć możliwość, aby tutaj zostali. Pierw chciałbym ich wesprzeć, ich pomysły, ich projekty, które powstają w ramach akademickich kół naukowych. Ale później chciałbym ich zachęcić do tego, aby tutaj otwierali swoje biznesy, aby tutaj budowali tą tkankę gospodarczą i społeczną miasta. Do tego potrzebujemy choćby stworzyć im możliwość skorzystania z mieszkań komunalnych, bo trzeba wyposażyć tych młodych ludzi w coś na start. Trzeba dać im tą kotwicę, którą będą mogli tutaj już na całe zarzucić we Wrocławiu i będą mogli razem z nami budować tą wspólnotę Wrocławianów i Wrocławia. Jak to zrobić, żeby wesprzeć młode aktywne osoby, żeby wesprzeć wszystkie osoby, które chcą się angażować, albo mogą chcieć się angażować. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest bardzo oczywista i chyba dotyczy nas wszystkich. Ludzie robią rzeczy, jeżeli wierzą. Ludzie robią rzeczy, jeżeli to, co się dzieje, jest prawdziwe. Jeżeli to nie jest ściema. Jeżeli słowo obywatelski naprawdę znaczy obywatelski. Jeżeli mają poczucie sprawstwa, co oznacza, że każda wpadka z wrocławskim budżetem obywatelskim polegająca na tym, że ludzie wymyślają projekty, zbierają głosy, dyskutują między sobą, konsultują, potem są w stanie wywalczyć sobie te pieniądze, a potem to utyka na poziomie jednostek miejskich, konserwatora, nieslicznych biurek. To zabija ducha, to odcina skrzydła. Musi to być absolutnie wykluczone. Każda taka wpadka to jest 10 mniej projektów. Każda taka wpadka, każde odbicie się od takiej urzędniczej ściany w momencie, kiedy człowiek uwierzył i spróbował i potem się odbił. Kolejna rzecz, to się z tym wiąże, uproszczone mikrogaranty. Zobaczmy, co by było, gdybyśmy sobie uwierzyli. Zobaczmy, co by było, gdybyśmy sobie zaufali. Zobaczmy, co by było, gdybyśmy wydawali pieniądze na inicjatywy obywatelskie i nie rozliczali każdej fakturki obsesyjnie, tylko rozliczali się z efektów. Może by się udało. Może możemy sobie na tyle zaufać. Może możemy na tyle zaufać młodym ludziom i wszystkim aktywnym ludziom we Wrocławiu, żeby taki system uruchomić. Bez tych wszystkich koszmarnych procedur, które odstraszają tak naprawdę. To jest to wszystko tak naprawdę. Najważniejsze jest to, żeby rzeczywiście ludzie wierzyli, że to jest prawdziwe, żeby rzeczywiście wiedzieli, że to nie jest kwiatek do kożucha, że to nie jest chwilowy pomysł i że to nie jest coś, co ma dobrze wyglądać w sprawozdaniu, tylko żeby rzeczywiście to było tak, że ludzie mają wpływ, bo na razie nie czują, że mają ten wpływ, bo odbijają się od ściany, odbijają się od rozliczeń, odbijają się od procedur, odbijają się od formalności. Dziękujemy bardzo. W Polsce rzeczywiście mamy jeden z takich mniejszych odsetków, jeśli chodzi o osoby, które działają w organizacjach pozarządowych albo wolontaryjnie. Tak samo jest wśród młodych osób. Wydaje mi się, że bardzo fajnym sposobem, by promować właśnie taki aktywizm, jest nagłosienie wrocławskiego budżetu obywatelskiego dla młodych. Niech osoby w wieku 16-25 lat mają możliwość. To są już osoby, które uczestniczą w życiu miasta, jeżdżą komunikacją publiczną, mają życie osobiste, spotykają się ze znajomymi, uprawiają sport. Oni wiedzą, czego im w mieście brakuje, więc niech będzie taki budżet dedykowany właśnie ich potrzebom, gdzie projekt zgłaszać mogą tylko te osoby, ale już od 16 roku życia pewnych postaw uczyć, by angażować i głosować tak, że mogą osoby od 16 do 25 roku życia. Taki budżet obywatelski pozwoli się po prostu zaktywizować, też zobaczyć, jakim innym osobom zależy na rozwoju Wrocławia, na jakichś konkretnych działaniach i współpracować ze sobą. I stąd jest rzeczywiście prosta droga do tego, by tworzyć własne stowarzyszenia, własne fundacje, w ramach ich działać. Tu miasto musi zdecydowanie bardziej pomagać. Ja sama działam w organizacjach pozarządowych, od miasta jakoś nigdy nie udało nam się
dostać za bardzo funduszy na działania, być może tylko jedno czy dwukrotnie, a potrafiliśmy pozyskać fundusze z Ministerstwa Kultury, z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, które teoretycznie są jakby trudniejsze, są to bardziej złożone projekty. Wydaje mi się też bardzo fajnym pomysłem byłaby taka promocja w miastach partnerskich właśnie mniejszych organizacji pozarządowych i młodzieżowych, i ogólnie działających we Wrocławiu, które nie są takimi wielkimi fundacjami działającymi od lat i promującymi no, ważne, jednak często te same projekty, tylko w ramach wymiany między miastami partnerskimi promować współpracę i określone projekty, dzięki którym będziemy się wspólnie od siebie uczyć. Dziękujemy. Jak słucham moich poprzedników, to wydaje mi się, że na pytanie, skąd biorą się pieniądze, oni by odpowiedzieli tak jak dzieci w przedszkolu z bankomatu. Oni proponują wam coś takiego, zabierzemy wam pieniądze w podatkach, przekażemy partyjnym urzędnikom, a oni potem wchodzą od łapu, rzucą wam na jakąś fundację, albo na jakieś stowarzyszenie. No i będzie tak jak było, czyli partyjni urzędnicy, wiadomo, trzymają kasę. Proszę państwa, stowarzyszenia i wszelkie fundacje powinny działać na własny koszt. Ja prowadzę fundację, wydajemy książki, robimy najróżniejsze spotkania, seminaria i nigdy nie wyciągnęliśmy ręki po pieniądze od państwa. Proszę państwa, ja mam dla młodych propozycję we Wrocławiu. Zbudujemy wielkie centrum targowo-biznesowe w okolicach lotniska, ale zbudujemy go na innych zasadach. Nie na takiej, jak do tej pory się buduje, kiedy bierze się wasze pieniądze i buduje się jakieś forum muzyki za 120, a potem wychodzi 600, ponad 600 milionów. I tam nikt dzisiaj nie chce przychodzić i sponsorzy się wycofują. Proszę mnie przerywać, bo mam mało czasu. Proszę państwa, zbudujemy takie centrum targowo-biznesowe. Prosimy się przerywać. Czyli targi poznańskie zwielokrotnione, ale zbudujemy je inaczej. Zbudujemy je z akcjonariatu mieszkańców Wrocławia i wrocławskich przedsiębiorców. Będę ich do tego namawiał, wierzę na takie targi i wiem, jak szybko taki obiekt się amortyzuje. Proszę państwa, wy będziecie akcjonariuszami tam i firmy i będziecie czerpać z tego korzyści. Jeżeli przekażecie tę budowę partyjnym urzędnikom, to oni was zadłużą na kolejne miliardy złotych. Proszę państwa, i teraz jeszcze jedna rzecz. Uważam, że specjalne strefy gospodarcze powinniśmy stworzyć, w tej chwili jest taka sytuacja tutaj w mieście. Powołam specjalną grupę urzędników, którzy będą pomagali ludziom znaleźć się w tych strefach gospodarczych. To jeszcze jest komentarza do mojego programu, który jest na stronie. Pytanie jest do wszystkich z państwa. Proszę państwa, za tydzień mamy wybory, natomiast za miesiąc będziemy świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości. Niestety we Wrocławiu święto 11 listopada bardzo często zawłaszczane jest przez chuliganów i zwykłych bandytów. Nie dalej jak rok temu osoby, które próbowały przeciwstawić się hasłom ksenofobicznym, zostały zgrożone, oblute. W listopadzie 2015 roku we Wrocławiu na rynku spłynęła Kłażyna. Chciałem państwa zapytać jako prezydent Wrocławia, w jaki sposób będziecie chcieli zapobiegać tego typu sytuacjom. To jest również pytanie o to, czy marsze takich organizacji jak ONR czy Narodowe Odrodzenie Polski powinny odbywać się legalnie, a jeśli tak, to co będziecie państwo robić, żeby zapobiegać pojawianiu się na tych marszach mowy nienawiści czy haseł ksenofobicznych. Pani Katarzyna Obara-Kowalska jako pierwsza, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Tylko ad vocem do poprzedniej wypowiedzi. My oczywiście możemy proponować młodym mieszkania komunalne, ale nie w sytuacji, kiedy sprzedajemy ich więcej niż budujemy. To jest jakby podstawowa rzecz, która musi być w systemie. Natomiast odpowiadając bezpośrednio na pana pytanie, powiedziałabym edukacja po pierwsze. Prezydent no, ma takie władztwo, jakie ma i może działać w obrębie prawa, które obowiązuje w naszym kraju, więc formalnie nie może się sprzeciwić takiemu marszowi, jeśli wniosek spełnia wszystkie warunki formalne, ale może, na pewno może reagować w sposób natychmiastowy, bezwarunkowy i bezsprzeczny na wszelkie akty nienawiści, na wszelkie akty uderzające w którąkolwiek z grup, powiedzmy to sobie szczerze, bo to nie tylko dotyczy Marszu Niepodległości. Przecież panie redaktorze, nie tak dawno we Wrocławiu z okazji innego marszu
mieliśmy przypadek, który należy tępić po prostu i nie dopuszczać do tego, aby takie przypadki się we Wrocławiu powtarzały. My mamy we Wrocławiu sporą grupę w tej chwili naszych przyjaciół ze wschodu, z Ukrainy. Musimy zadbać o to, żeby zintegrować ich w sposób skuteczny z wrocławianami, z naszą lokalną społecznością. Wyobrażam sobie rolę prezydenta jako wsparcie dla takich ośrodków, które tą współpracę międzynarodową na takim poziomie kulturowym, językowym, integracyjnym nie tyle wspiera, co rozwija, bo to jest niezmierna rola prezydenta, kształtowanie, moderowanie takiego klimatu w mieście, dawanie jasnych sygnałów, że nie ma poparcia i nie ma wsparcia dla wszelkich przejawów i ksenofobii, czy nacjonalizmu, czy wszelkich innych izmów, z którymi mamy do czynienia. Bardzo żałuję, że nie ma z nami delegatki pana prezesa z Warszawy, bo prawdopodobnie byłaby w stanie odpowiedzieć nam, co na poziomie rządowym można zrobić, ale wyobrażam sobie też, że będąc... Dziękuję. To skończę później. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, no na to pytanie trzeba odpowiedzieć bardzo mocno i bardzo wprost. No nie ma we Wrocławiu miejsca na faszyzm, nie ma we Wrocławiu miejsca na ksenofobię, nie ma we Wrocławiu miejsca na mowę nienawiści. Nie ma wreszcie we Wrocławiu miejsca na marsze ONR-u albo jakiejkolwiek innej formacji, która wykrzykuje mowę nienawiści wobec innych. I jako prezydent Wrocławia... Jako prezydent Wrocławia chciałbym państwu złożyć deklarację. Prosimy nie przerywać wypowiedzi kandydata. Macie państwo okazję zadać pytania na karteczkach. Bardzo proszę pana sekretarza o kontynuowanie odpowiedzi. Jako prezydent Wrocławia, każdy marsz, na którym pojawią się jakiekolwiek znamiona, które by świadczyły o tym, że jest obrażany drugi człowiek, że jest obrażana inna grupa, jakakolwiek mowa nienawiści, natychmiast będzie rozwiązywany. To chciałbym pani i państwu i wszystkim wrocławiankom i wrocławianom zadeklarować. Chcemy Wrocławia otwartego. Chcemy Wrocławia, który rozmawia. Dzisiaj we Wrocławiu powiedzieliśmy już sobie o tym. Mieszka ponad 120 tysięcy cudzoziemców. Oni tutaj się uczą, oni tutaj pracują. Oni dzisiaj z nami budują tą wspólnotę wrocławianek i wrocławian. To jest blisko 80 tysięcy Ukraińców, dla których Wrocław jest tą ulubioną, wymarzoną bardzo często destynacją. Oni tu przyjeżdżają, oni tu zakładają rodziny, oni chcą z nami mieszkać, oni tu się uczą, oni tutaj płacą podatki, oni tego miasta używają. Ja chciałbym i wierzę w tą gościnność i otwartość wrocławianek i Wrocławia. I taki Wrocław budujemy, nawet jeżeli jakaś mała grupa próbuję pokazać, że jest inaczej, to chcę powiedzieć, że Wrocław jest dla wszystkich, ale nie dla tej małej grupy. Nie dla tej małej grupy faszystów. Nie dla tej małej grupy. Nie dla tej małej grupy. Bardzo dziękujemy pani Marta Lębacz, Wrocławia. Bardzo mi miło. Ja zacznę od tego, że ten inny marsz nazywał się Marsz Równości. Marsz Równości, a jego organizatorka Alina Szeptycka, która startuje z Komitetu Wrocław dla Wszystkich z pierwszego miejsca w drugim okręgu tam siedzi, brawo. Rozumiem, że Wrocław będzie dla wszystkich, wszyscy chcemy, żeby Wrocław był dla wszystkich. I teraz pytanie, co jest bardziej prawdziwe? Deklaracje ze strony ekipy, która nie rozwiązuje marszy wtedy, kiedy są na nich race, nie rozwiązuje marszy wtedy, kiedy na nich jest przemoc, nie rozwiązuje marszy wtedy, kiedy jest mowa nienawiści. Brawo, 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 brawo. Kiedy my już nie wiemy, na kogo mamy krzyczeć, czy mamy krzyczeć na neofaszystów, czy mamy krzyczeć na tego przerażonego urzędnika, żeby wreszcie to rozwiązał, żeby przestał udawać, że to się nie dzieje. Zakazać marszu, ale można mieć odwagę, można stawić temu czoło i można przestać mówić, a zacząć robić. Co oznacza, że jedna raca 11 listopada oznacza rozwiązanie marszu. Jedno przekleństwo, jedno uderzenie kogokolwiek oznacza rozwiązanie marszu. Od tego jest policja, od tego są władze miasta. Proszę nam nie mydlić oczu dalej. Miesiąc temu w sprawie, którą ja mam wytoczoną o blokadę 11 listopada, bo miasto jak zwykle zawiodło,
bo miasto jak zwykle zawiodło. My czekaliśmy, aż miasto rozwiąże. Nie musieliśmy wchodzić na tą Świdnicką, nie musielibyśmy, gdyby miasto rozwiązało marsz po pierwszej racy. Miesiąc temu urzędnik miasta Wrocławia kłamał w sądzie pod przysięgą, że widział racę tylko na początku i na końcu marszu. Widzieliście państwo tę łunę? Tak nie może być, więc proszę przestać deklarować i proszę przestać nas obrażać, bo wtedy, kiedy my tam stajemy, kiedy wy zawozicie, to was tam nie ma. Pani Małgorzata Tracz. Cieszę się, że tak w tak szybkim czasie, tak długą drogę odbyliśmy, czyli od tego, gdzie mało kto popierał marsze antyfaszystowskie, do tego, że teraz wszyscy potępiają marsze nacjonalistów. Ja pamiętam jeszcze rok 2015, gdy był Marsz Nacjonalistów we Wrocławiu, reklamowany plakatami nawiązującymi do plakatów faszystowskich. Było to niejednokrotnie zgłaszane i był to przyczynek do tego, by w ogóle zakazać takiego marszu, który później też był nieciekawy w swoich skutkach. Więc mam nadzieję, i ja na pewno jako prezydentka Wrocławia, w momencie, kiedy jakieś wydarzenie będzie nawiązywało do ideologii neofaszystowskiej, do ideologii faszystowskiej, na pewno nie dopuszczę, by takie wydarzenie się odbyło. Idealnym rozwiązaniem byłoby działanie ogólnopolskie, czyli delegalizacja organizacji takich jak ONR i Narodowe Odrodzenie Polski, tak? To by nam pewien problem rozwiązało. Natomiast póki jeszcze to się nie dzieje, to musimy promować z całej siły te postawy antyfaszystowskie. Ja jako prezydentka Wrocławia z ogromną radością objęłabym matronatem Marsz Antyfaszystowski, Marsz Przeciwko Rasizmowi we Wrocławiu. Proszę państwa, moje życie tak się ułożyło, że zmuszony byłem pomieszkiwać co najmniej w kilkunastu krajach, a w kilkudziesięciu byłem. Znaczy swojego biznesu. Proszę państwa, powiem państwu, że spotkałem wielu nacjonalistów. Amerykanów, Szwajcarów, Żydów i nic się nie dzieje z nacjonalizmem, dopóki ten nacjonalizm nie narusza cudzej własności. Tak jak dzisiaj tutaj widzicie, ten socjalizm, który oni wam tu proponują, narusza waszą własność. Wtedy jest problem. Oni gotowi są nazywać faszystami wszystkich, tylko nie siebie. Churchill powiedział coś takiego. Przyjdą w Europie takie czasy, że faszyści, antyfaszystów będą nazywać faszystami. I tutaj dzisiaj ta polemika tak wygląda. Proszę państwa, chcę państwu coś powiedzieć takiego. Gazeta Wyborcza nie byłaby gazetą wyborczą, gdyby nie tropiła za każdym krzaczkiem jakiegoś antysemity albo jakiegoś nacjonalisty. Proszę państwa, to, co dzisiaj się tutaj stało, czyli wykluczenie tych ludzi, jest przykładem faszyzmu. A wy, szanowni państwo, kiedyś na własnej skórze doświadczycie tego, że nie wstawiliście się za tamtymi ludźmi. Oni tu są prawdziwymi uczestnikami tej debaty. I przykro mi, że nie potraficie się wstawić. Brawo! Proszę państwa, wracam często z zagranicy. Widziałem wiele pięknych miejsc na świecie. Powiem państwu coś takiego. Piękniejszych dużo niż miejsce, gdzie mieszkam. Ale jak przekraczam tą granicę, to serce bije mi mocniej, proszę państwa, i łapię pełen notę. Ja po prostu chcę w tym kraju żyć, w tym kraju się rozwijać i nie chcę słyszeć tych faszystów, którzy nazywają antyfaszystów faszystami. Bo proszę państwa, socjalizm jest zawsze faszystowski. Dziękujemy, czas się skończył. Ja chciałem tylko w imieniu Gazety Wyborczej przeprosić wszystkich pozostałych kandydatów za to, że są obrażani i nazywani faszystami. Nikt pana tutaj nie uważa. Poważnie, spokojnie. Dziękujemy. Teraz pan Jerzy Michala odpowie na zadane pytanie. Bardzo dziękujemy. Jerzy Michala. Ja też mieszkałem poza Wrocławiem. Ja też studiowałem. I mnie, drodzy mieszkańcy Wrocławia, drogie wrocławianki, drodzy Wrocławia, niejasny szlak trafia. Mnie wnuka powstańca warszawskiego, który walczył z faszystami, jak we Wrocławiu zdarzają się takie sytuacje, z jakimi mieliśmy do czynienia. Jak we Wrocławiu ludzie podnoszą
dłoń w pozdrowieniu faszystowskim, dłoń w mieście, w którym, które tak wiele wycierpiało właśnie od tych ludzi. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak pan dyrektor Jacek Sutry, który odpowiada za ten stan rzeczy, może teraz mówić zero tolerancji. To ja mogę powiedzieć. Zero tolerancji dla takich zachowań. Jak burmistrz Giuliani mówił o zero tolerancji dla najdrobniejszych nawet przejawów łamania prawa, tak i ja jasno zapowiadam, że nie będzie tolerancji dla najdrobniejszego nawet łamania prawa. Bo prawo mamy jasne i konkretne. Trzeba mieć tylko odwagę, żeby móc je wprowadzić w życie. A skąd się bierze faszyzm? Faszyzm, szanowni państwo, kiedy w 1933 roku Hitler dochodził do władzy, dawał łatwe rozwiązania w trudnej sytuacji gospodarczej. Wrocław w bardzo wielu miejscach został zbudowany dla niewielu kosztem wielu innych osób. Wiele jest obszarów biedy we Wrocławiu. I to stąd, szanowni państwo, biorą się takie pozytywne odniesienia do tych gestów, do tych sentymentów i resentymentów. Ukróćmy biedę, zmniejszmy obszary biedy, wtedy nie będzie podatnego gruntu dla zachowań faszystowskich. Dziękujemy. Przechodzimy do piątego pytania. Jest to ostatnie pytanie z puli dziennikarskiej. Bardzo dziękujemy. Obecna Rada Miasta nie zgodziła się na to, aby finansować zabiegi in vitro z miejskiej kasy. Chcielibyśmy państwa zapytać, czy państwo jako prezydenci miasta wystąpią z taką inicjatywą, przeprowadzą taką uchwałę przez Radę Miasta oraz czy za państwa prezydentowania będziecie finansować 24-godzinne gabinety ginekologiczne świadczące kobietom pomoc w nagłych sytuacjach. Pierwszy opowiada pan Jacek Sutry. Bardzo dziękuję. Tylko jedna rzecz ad vocem. Ja wiem, że może tego nie widać z perspektywy radnego wojewódzkiego z Legnicy, ale chciałbym się do pana za ten stan rzeczy, o którym była mowa, przed chwilą nie odpowiadam. Ja ubolewam, że to się dzieje i chciałbym, abyśmy na tym skończyli, żebyśmy uznali, że walka z neonazizmem, z ksenofobią jest wrocławską racją stanu. Skończmy z dyskusjami, kto jest bardziej w tym wiarygodny, a kto nie. To po pierwsze. Po drugie, ja jestem za życiem, a wobec tego nie mam nic przeciwko temu, aby rodziny, które się starają czasami tygodniami, czasami miesiącami, a czasami latami, które już wyczerpały wszystkie możliwe ścieżki i sposoby, aby mogły skorzystać z miejskiego programu in vitro. Zapowiedziałem i będę na taką większością w Radzie Miejskiej pracował, aby przyjęła właśnie taką uchwałę. Chciałbym bardzo, aby to było zadaniem, z którego wywiązuje się państwo polskie, aby to była normalna procedura medyczna, która jest finansowana ze środków z budżetu państwa, ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale to państwo polskie w tym wydaniu PiS-owskim do tego nie dojrzało. Dlatego samorządy radzą sobie w inny sposób. Mam nadzieję, że w przyszłej kadencji samorząd Wrocławia także podejmie stosowną uchwałę w tym zakresie. Tak, bo zależy nam na tym, żeby we Wrocławiu rodziły się dzieci, żeby rodziny były szczęśliwe, mogą cieszyć się z tego, że mają dzieci. Ja już wielokrotnie mówiłem o tym, że mam cudownych znajomych, z którymi jeżdżę na narty i która to rodzina ma dziecko właśnie z in vitro. Wspaniały chłopak. Jest nam wspaniale razem i chciałbym, aby wrocławska rodzina, ta, która jest tym problemem dotknięta, mogła być wreszcie szczęśliwa. Bardzo proszę i apeluję, żebyśmy sobie nie przeszkadzali i nie przerywali kandydatom, kiedy się wypowiadają. Naprawdę macie państwo możliwość zadania i pytań na kartkach. Odpowiedź poproszę panią Martę Lempart. No, myślę, że uniknięcie odpowiedzi na pytanie o gabinecie 24-godzinne powinno powiedzieć wiele, bardzo wielu kobietom we Wrocławiu. Bardzo szkoda. Oczywiście, że jestem za finansowaniem in vitro. To nie są tak duże środki, których nie moglibyśmy uzyskać, przestając wydawać pieniądze bez sensu, na przykład na Śląsk albo na duże imprezy, które niczego nam nie przynoszą. Musimy zrobić tak, żeby młodym ludziom chciało się tu mieszkać, żeby stąd nie wyjeżdżali, żeby chcieli tutaj mieć rodziny, żeby chcieli kupować tutaj mieszkanie, żeby było ich na to stać. Bo to jest straszna walka. To dotyczy bardzo intymnej, prywatnej sfery życia, która wpływa na całą resztę.
To jeżeli chodzi o finansowanie in vitro. Jeżeli chodzi o gabinet 24-godzinny, ja muszę trochę zrobić wykładu, bo już to już kolejny raz dzisiaj znowu, kiedy czytam i słyszę straszliwe brednie na ten temat. PiS w którymś momencie wprowadził ograniczenie, to właściwie zabronił dostępu, uniemożliwił nam dostęp do tak zwanej pigułki PO, do antykoncepcji awaryjnej, wprowadzając recepty. W praktyce efekt tego zakazu jest taki, że one są niedostępne, ponieważ ta pigułka musi być do 72 godzin przyjęta, natomiast każda minuta się liczy i każda godzina się liczy, co oznacza, że otrzymanie w tym czasie recepty, wykupienie tak naprawdę może spowodować, że ona będzie nieskuteczna. Kłamstwem jest mówienie, że to wszystko, kiedy ją się weźmie, skuteczność jej spada, ona ma dwojaki sposób działania i drugi z nich jest kluczowy. Jeżeli dojdzie do zapłodnienia, ona nie działa, czyli to jest bardzo ważne, czy się weźmie ją o godzinie 22, czy się weźmie ją o godzinie 6 rano następnego dnia, ponieważ w międzyczasie może dojść do zapłodnienia. Ona wtedy już w ogóle nie zadziała, czyli ten 72-godzinny czas, to jest czas, po którego przy przekroczeniu ona nie zadziała na pewno. Natomiast ten czas pomiędzy, to jest właśnie czas, w którym to działa zero-jedynkowo. Albo się zdąży, albo się nie zdąży. Zdąży się, jeżeli można iść do apteki i wykupić taką pigułkę. Nie zdąży się, jeżeli nie jest się uprzywilejowaną, nie ma się znajomych lekarzy, nie jest się osobą zamożną, nie jest się osobą oderwaną od życia, tylko trzeba w panice zwracać się do lekarza kobietom, albo właśnie korzystać z 24 godziny gabinetów. Cześć i chwała temu, kto to wymyślił, bo to nas ratuje, to jest ratowanie kobiet. Odpowiedź dla mnie jest jasna. Dwa razy tak. W momencie, kiedy państwo zawodzi, kiedy nie wypełnia swojej roli po to, by pomagać parom, które chciałyby mieć potomstwo, a z powodów często bardzo chorób cywilizacyjnych, na które wiele osób w Polsce cierpi, takiego potomstwa nie mogą mieć, samorząd powinien przejąć te zadania. Podobnie w przypadku gabinetów 24, bo prawo w Polsce mamy niestety bardzo restrykcyjne wciąż, a nawet coraz bardziej restrykcyjne, jeśli chodzi o prawa kobiet, o zdrowie kobiet, więc i in vitro, i gabinety ginekologiczne powinny we Wrocławiu, 24-godzinne, powinny we Wrocławiu funkcjonować. Chciałam tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że już raz głosowanie za in vitro we Wrocławiu mieliśmy i niestety, jeśli chcemy, by ta procedura we Wrocławiu miała rację bytu i była finansowana, to my musimy mieć świeżą i progresywną Radę Miejską. Bo ci radni, którzy byli w tej kadencji, albo uciekali, albo głosowali przeciwko. Więc piękne słowa pięknymi słowami, natomiast wybierzmy takich radnych, którzy zagwarantują to, że i in vitro, i gabinety ginekologiczne 24-godzinne będą we Wrocławiu. Proszę Państwa, ja jeszcze wrócę do poprzedniej kwestii. Ja mam taką propozycję dla Gazety Wyborczej, proszę Państwa, żeby zajęła się nacjonalizmem w Izraelu. Wybory są lokalne, bracia starsi wierzyć w Izraelu, pokazaliby tym panom, skąd im nogi wyrastają. To tylko tyle. Proszę Państwa, w przeciwieństwie do moich poprzedników nie zamierzam nikogo dyskryminować, proszę Państwa, jeżeli chodzi o leczenie. Bo panie Sudry, niech pan mnie posłucha, może pan zrozumie. Jeżeli pan finansuje in vitro, to pan nie finansuje zaćmy. Proszę pana, ja mam sąsiadkę, która nie widzi. I pan, proszę pana, a dlaczego nie finansować wózka inwalidzkiego dla człowieka, którego znam i rodzina go musi nosić, proszę pana. Bo pan sobie tak wymyśli, bo pan dyskryminuje inne grupy, a pan już z faszyzmem chce walczyć. Proszę Państwa, niestety uważam, że nauka nie wyjaśniła mi w dostateczny sposób, gdzie się kończy, gdzie zaczyna życie. Może Wam niektórym po prostu wyjaśniła. Mi nie wyjaśniła. Dlatego, że kiedyś nauka twierdziła, że Ziemia jest płaska. Naukowcy twierdzili. I to Pan powinien wiedzieć, że to było w średniowieczu. Proszę Państwa, finansowanie i preferowanie pewnych grup jest dyskryminowaniem innych. Proszę Państwa, powinniśmy we Wrocławiu rozwijać biznes. Ludzie powinni mieć pieniądze i nie zgłaszać się do kogoś takiego jak pan Sutryk, żeby mu dał parę tysięcy na to, żeby zrobić dziecko. No ludzie. Proszę Państwa, musimy się uniezależnić od partyjnych urzędników. Musimy zrobić biznes w tym mieście, a nie oni. Dziękujemy bardzo. Ja tylko chciałem przypomnieć.
przypomnieć, że pytanie jest o finansowanie in vitro, a nie finansowanie za cię. Ale jak pan Jerzy Michalak. Proszę, bardzo, bardzo jasne. Panie i panowie z listy numer 13, a ja razem z nimi wniesiemy oba projekty finansowania, zarówno projektu in vitro, jak i programu 24-godzinnej opieki. 24-godzinnej opieki obrady Rady Miejskiej i jeśli państwo dacie szansę i większość, to po prostu przegłosujemy. Koniec kropki. To raz. Bo jeszcze trzy rzeczy, bo mam trochę czasu. Być może potrzeba radnego z Legnicy właśnie, bo dyrektor z Wrocławia nie daje sobie rady. A nie potrafi doprowadzić do porządku systemu rekrutacji do żłobków. To jest. Po drugie, być może potrzeba radnego z Legnicy, żeby aktywnie walczył z korkami, dowoził i odwoził z Wrocławia koleją aglomeracyjną 70 tysięcy ludzi. To jest druga. Prosimy nie przerywać. Obwodnica! Obwodnica! Bardzo prosimy. Bardzo prosimy nie przeszkadzać kandydatowi. Proszę bardzo. Wreszcie trzecia rzecz. Tutaj muszę pogratulować dyrektorowi z Wrocławia, bo rzeczywiście klub go wspierający wielokrotnie mówił o finansowaniu in vitro i ten sam klub tego programu nie przegłosował. Gratuluję konsekwencji. Dziękuję. No i to jest właśnie taki poziom dyskusji, którego powinniśmy sobie raczej darować w debacie publicznej. Bardzo żałuję, że jesteśmy tego świadkami. Ja na początek też krótko, jasno i węzłowato, jak mówi młodzież, też jestem za życiem. Jestem za życiem i będę od początku do końca to życie wspierać. Jestem matką 9-letniej córki, więc wiem, co mówię, siedząc w tym miejscu. Ale jestem też za życiem właśnie matek i matek z dziećmi, które dzisiaj w tragicznych warunkach żyją w hotelu socjalnym na wrocławskim Brochowie. Ja się bardzo cieszę, że po mojej wizycie tam niedawno na wrocławskim Brochowie pan dyrektor Sutryk, z tego co mi dzisiaj wiadomo, i wybiera się tam po dzisiejszej debacie na specjalne spotkanie do Rady Osiedla Brochów. To bardzo ważne, bo może po tych kilkunastu latach uda się tam zaprowadzić rzeczywiście porządek. I to jest to, co jest najważniejsze we Wrocławiu. Życie, które trwa, które powinno mieć lepsze warunki życia, nie jak matki samotne w barakach na ulicy Strzegomskiej, nie jak te matki, które żyją w skandalicznych warunkach na wrocławskim Brochowie, nie jak te matki, patrzę tu na panią po raz kolejny, którą znam z dyżurów Rady Miejskiej Wrocławia, które mają wyrok sądu, żeby miasto dostarczyło im lokal socjalny, a miasto tego nie realizuje. Dzisiaj i to jest Wrocław, który zmienić musimy natychmiast. I oczywiście możemy wspierać wszystkie programy, gdzie niewydolny jest rząd. I jestem za tym, żeby ci, którzy żyją we Wrocławiu, mogli liczyć na samorząd w sytuacji w takiej, kiedy rząd jest niewydolny. Ale zajmijmy się tym, co jest dzisiaj. Naprawmy to, co jest dzisiaj, bo to jest nasza przyszłość. Bo to jest wizytówka miasta. Bo to są te okolice naszego miasta, które nie są w centrum, gdzie trawa pomalowana jest na zielono. Wrocławski Brochów, panie dyrektorze Jacku, naprawdę dzisiaj proszę tam zrobić nareszcie porządek. Czy kandydaci mają pomysł na rozwiązanie korków we Wrocławiu? Rozpoczyna pani Marta Lęba, Wrocław dla wszystkich. Każdy z nas ma program, no i każdy z nas ma propozycję. Na pewno jest to w naszym przypadku zwiększenie, w ogóle skonstruowanie, zreorganizowanie linii okólnych, które teraz nie pełnią swojej roli, są za blisko rynku, co powoduje, że i tak wszyscy jeżdżą do centrum, i tak jeździmy wszyscy samochodami. No ja nie jeżdżę akurat, ale bardzo dużo osób jeździ. Żeby rozładować ten ruch, żeby spowodować, żeby on się zatrzymał, żeby nie trzeba było, jadąc z jednej dzielnicy do drugiej, do sąsiadujących ze sobą osiedli, jechać do centrum i wracać, powodując gigantyczne korki, a tak jest teraz, musimy mieć linie okólne tramwajowe. Musimy jednocześnie wzmocnić komunikację miejską, mieć więcej bus pasów, mieć bardziej punktualną, lepiej działającą komunikację miejską, tak żeby ludziom chciało się przesiadać do tej komunikacji miejskiej. I musimy mieć parkingi na samochody, które ewentualnie ludzie będą mogli i chcieli zostawiać. Nie jestem za siłowym ograniczaniem ruchu, nie jestem za masowym ograniczaniem całości ruchu w centrum, dlatego że uważam, że najpierw my mamy dużo rzeczy do zrobienia, my ewentualnie jako miasto, czyli musimy zapewnić ludziom warunki do tego, parkingi, działającą komunikację miejską i przede wszystkim to, żeby skończyć z tym gwiaździstym układem, kiedy żeby cokolwiek załatwić w sąsiadujących ze sobą miejscach, musimy jechać do centrum.
To jest na pewno, to jest to na pewno to, co jest ważne. Z drugiej strony, no mamy obwodnicę, prawda? Znaczy powinniśmy już mieć dawno. Dobrze by byłoby ją skończyć, prawda? I jakoś już trochę tego ruchu tam skierować. Oczywiście, że to nie rozwiąże wszystkich naszych problemów, bo problem jest mentalny, więc wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy na początku. Edukacja ekologiczna, edukacja ekologiczna, edukacja ekologiczna. Wystarczy sobie uświadomić, że we Wrocławiu jest 632 samochody na 1000 osób, przy czym w Wiedniu to jest 400, a w Amsterdamie, w Nowym Jorku to jest około 300. Tak. Wrocław to nie w korkach i jakby możemy tutaj działać w dwóch zakresach. Po pierwsze rzeczywiście dokończenie śródmiejskiej obwodnicy. Ona naprawdę jest, brak tego dokończenia śródmiejskiej obwodnicy jest ogromnym problemem dla północnych części, północnych osiedli Wrocławia. Wczoraj byłam na przykład na Sołtysowicach i oni mają tam ogromny problem, bo praktycznie cały tranzyt leci właśnie przez malutkie osiedle. Przez to, że są korki takie tranzytowe, no to też mieszkańcy mają problemy z wyjazdem z tego osiedla. Tak samo komunikacja publiczna, to są tak zwane autobusy widmo, ponieważ nigdy nie przyjeżdżają na czas, bo zawsze utkną gdzieś w tych korkach. Więc dokończenie śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia, zrobienie wschodniej, ale także postawienie na oczywiście rozwój transportu publicznego. I tutaj transport publiczny musi mieć priorytet, zarówno na drodze, jak i w budżecie. W budżecie trzeba zarezerwować konkretne środki na remonty oraz utrzymanie torowisk. Tego nam brakuje. Także na zakup taboru, który będzie taborem dostosowanym do obecnych potrzeb Wrocławia. Czyli żeby były takie tramwaje i autobusy, z których mogą korzystać również osoby niepełnosprawne, osoby starsze, do wchodzenia, do których no, nie potrzeba być niezwykle wysportowaną osobą, żeby pokonać wysokie schody. Kolejna kwestia to właśnie priorytet dla komunikacji miejskiej na drodze. Takie ustawienie świateł, żeby transport publiczny był zawsze szybszy od samochodowego, czyli miał preferencyjne warunki do jazdy. Bo możemy mówić o ekologii, ja oczywiście jestem jak największą orędowniczką ekologii i dbania o środowisko, ale pamiętajmy, że ludzie wtedy przysiądą się na transport publiczny, gdy będzie on szybki, szybszy od transportu indywidualnego, a do tego wygodny i punktualny. Zbigniew Jarząbek, Kukiz 15. Proszę Państwa, znowu słyszeliście o dyskryminacji. Oczywiście, bo jakżeż by inaczej. Ktoś, kto jedzie transportem miejskim, jest dużo lepszy od tego, kto jedzie transportem własnym. No dyskryminacja. Proszę Państwa, Wrocław ma być dla wszystkich, którzy w tym mieście żyją. Którzy w tym mieście się poruszają bez względu na to, czym jeżdżą. Czy rowerem, czy wodzą pieszo, czy poruszają się z własnymi samochodami. Proszę Państwa, w 1912 roku bodajże została zaprojektowana ta pierwsza obwodnica. Teraz proszę sobie wyobrazić, na menadżera wrocławskiego w 1912, pan dobrze słyszy, proszę pana, menadżera wrocławskiego i jego następcę, w tej chwili namaszczonego na niego, którzy nie potrafili tego ukończyć przez tyle lat. Proszę Państwa, stoimy i tracimy miliony złotych dziennie. Po ileś, stoimy około 6 godzin w tygodniu, każdy z nas, zamiast poświęcić to na rodzinę, poświęcić to na swoje hobby, albo też na pracę, żeby się dorabiać, to my stoimy w tych korkach. Proszę Państwa, i ci ludzie chcą nam jeszcze to miasto raz, proszę Państwa, reformować w tym zakresie. To jest nasz plan na rozwiązanie problemów komunikacyjnych Wrocławia. Proszę Państwa, nie widać? Kto Wam powie? Wielopoziomowe skrzyżowania na obwodnicy wewnętrznej. My nie możemy stać na halera przez kilkanaście minut w korku, dosłownie o każdej porze dnia. Proszę Państwa, oczywiście dokończenie zewnętrznej obwodnicy, na którą miasto nie ma takiego wpływu, ale z pewnością to jest też priorytet. Dodatkowo drogi wylotowe. Proszę Państwa, jeszcze ważna rzecz. Wyprowadźmy urzędników z centrum. Wtedy w centrum będziemy mieli kawiarnie, restauracje. Proszę Państwa, i tam będziemy sobie swobodnie chodzić, nie będzie spali. A swoje sprawy załatwimy gdzieś na obrzeżach miasta, tak jak jest to w Londynie, gdzie są duże parkingi, szybko się przyjeżdża, załatwia. Dla urzędników i dla mieszkańców jest to dobre. Bardzo dziękujemy. Program jest jasny, będę mówił także o tym, co dobrego dzieje się we Wrocławiu. Więc po pierwsze budowa sprawnej komunikacji publicznej. Teraz wydajemy około 8% wrocławskiego budżetu. Potrzeba
około 14 czy nawet 16%, żeby ta komunikacja była sprawna. Mówię tutaj o punktualności, mówię tutaj o remoncie torowisk, mówię o stopniowej wymianie taboru na niskopodłogowy. Dalej współpraca z ościennymi gminami i tworzenie parkingów Park and Ride na wlotach do Wrocławia. Tutaj szacunek dla Wrocławia, że dzięki naszej inicjatywie dołożył się także do nowych połączeń kolejowych, które w całej aglomeracji rokrocznie zwiększamy. Ten trend trzeba kontynuować i stworzyć związek aglomeracyjny, który będzie grupował i będzie przedstawiał jasną ofertę komunikacyjną, także jasną ofertę biletową dla mieszkańców Wrocławia i gmin ościennych, bo przecież mieszkańcy gmin ościennych także są użytkownikami Wrocławia, także ich samochody korkują Wrocław. Idźmy dalej. Mówimy też bardzo jasno o remontach ulic, tych ulic, które wymagają bardzo pilnych remontów. Niech przykładem tu będzie ulica Powstańców Śląskich. Mówimy o powtórnym otwarciu Dworca Świebockiego. Dworca Świebockiego właśnie na potrzeby kolei miejskiej. Tutaj także 27 milionów złotych może pochodzić ze strony budżetu wrocławskiego. To są rzeczy, które w sposób realny poprawią sytuację we Wrocławiu i dopiero wtedy będziemy mogli mówić o propozycji ograniczenia ruchu, jeżeli znowu damy realną alternatywę do poruszania się po Wrocławiu komunikacją publiczną. A to, że komunikacja publiczna jest efektywniejsza, warto pokazać na przykładzie. Jeden samochód, który zabiera jedną osobę i kilka takich samochodów, czy 30, jest takiej długości korek tworzy, jak jeden autobus, który może zabrać nawet 150 czy 170 pasażerów. Spodziewałam się raczej więcej konkretów od kogoś, kto ma na swoim billboardzie Wrocław bez korków. No ale dobrze, zostawmy to. Przede wszystkim postawiłabym jednak na współpracę między miastem a Urzędem Marszałkowskim, żeby nie było tak jak dziś, że jak się jeden pan z drugim panem pokłóci, to mieszkańcy Ołtaszyna, Jagodna, Wysokiej i okolic nie mają do dziś decyzji na temat tego, czy obwodnica będzie budowana, czy nie. To po pierwsze, współpraca jest kluczowa i ona, dopóki będzie na poziomie przenoszenia wszystkich rozgrywek partyjnych na poziom samorządu, to niestety do tej współpracy w sposób skuteczny dość szybko nie dojdziemy, więc zachęcam Państwa jednak, żebyście wzięli to pod uwagę. Mówiąc też o faktach, już 7 lat temu, o ile mnie pamięć nie myli, bo akurat Ołtaszyn to jest mój okręg wyborczy, okręg wyborczy numer 4, miał obiecany tramwaj. Do dzisiaj to się jakoś nie udaje. Żeby było mniej korków, musi być mniej samochodów na ulicy. To jest po prostu efekt wyłącznie i tylko logicznego myślenia. Żeby było mniej korków na ulicach, to mieszkańcy muszą mieć alternatywną możliwość dojechania do miasta. Z Ołtaszyna to się dzisiaj nie udaje żadnym środkiem komunikacji miejskiej, żeby dojechać i wysiąść w miejscu, w którym się można przesiąść przynajmniej mniej niż 3 razy, żeby dojechać do centrum. To samo jest, jeśli chodzi o Jagodno, to samo jest, jeśli chodzi o Sołtysowice, o którym wspomniała Małgorzata Tracz, bo to są realne problemy wrocławian. Nie możemy snuć wizji o tym, że zachęćmy mieszkańców, żeby się przesiedli do komunikacji miejskiej, w sytuacji, kiedy ta komunikacja nawet przez urzędników miejskich nie jest testowana na własnej skórze. To się po prostu nie uda. Miasto bez korków to jest miasto, które jest wygodne, to jest miasto, które jest punktualne, gdzie komunikacja jest czysta, gdzie komunikacja jest niezawodna. I to jest miasto bez korków. I to jest miasto, w którym studenci przyjeżdżający do Wrocławia dostaną bezpłatną komunikację miejską, czyli do 26 roku życia powinni jeździć za darmo. Wtedy chętnie zostawią swoje samochody. Dziękujemy pod domem. Bardzo. Jedno krótkie ad vocem, zanim przejdę do polityki mobilności. Do pani Katarzyny Opary. Jest pani rekordzistką, nie wiem, czy pani wie. Jest pani rekordzistką, jeżeli chodzi o nieobecności na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Tam właśnie rozmawiamy o tych rzeczach, o które pani pytała. Tam rozmawiamy o sprawach wrocławskiej rodziny, tam rozmawiamy o wrocławskich schroniskach, tam rozmawiamy o systemie wsparcia. To jest lepiej jak dyrektor na urlopie, który się pojawia na radach osiedli, gdzie wszyscy nie mają zabronioną obecność. Prosimy kandydatów o odpowiedź na pytanie. To po pierwsze. Po drugie polityka mobilności. Ja już zapowiedziałem ten bogaty program tramwajowy. 120 nowych tramwajów, ponad 220 nowych autobusów. O liniach tramwajowych Państwu mówiliśmy. Nie będę szykanował kierowców we Wrocławiu. Żeby móc ich w sposób uczciwy zachęcić do tego, aby korzystali z komunikacji publicznej, zbiorowej, musimy ją najpierw uzupełnić i
poprawić. I ten program tramwajowy i autobusowy, o którym powiedziałem, a któremu powinno towarzyszyć powstanie nowych zajezdni, będzie właśnie odpowiedzią dla tych wszystkich, którzy będą chcieli we Wrocławiu poruszać się i tutaj. Wrocławska komunikacja powinna być wieloprzymiotnikowa, powinna być szybka, powinna być punktualna, powinna być częsta i powinna być czysta. Powinna posiadać także dogodny system przesiadkowy, aczkolwiek jako mieszkaniec Ołtaszyna, korzystający akurat z komunikacji publicznej czasami, wiem o tym, że można, dojechać nie przesiadając się albo dwa, albo trzy razy. Może pani wsiąść w autobus 612, 112 albo 113 i bezpośrednio dojechać do centrum miasta, do dworca PKS-u. 15% tyle będę chciał przeznaczyć z wrocławskiego budżetu na poprawę komunikacji zbiorowej, ale także zapowiedziałem 40 nowych park and ride'ów właśnie dla tych, którzy dojeżdżają z aglomeracji, z województwa, którzy chcą zostawić na rogatkach miasta swoje auto i przesiąść się na komunikację publiczną. Pytaniem to są kamienice, które są kamienicami zabytkowymi, pomijając rynek i główne arterie. One są w stanie opłakanym. Czy coś z nimi da się zrobić? Czy da radę je zrewitalizować? Wydaje mi się, że są zbyt piękne i są naszą pamiątką. Jako pierwszą odpowiedź poprosimy panią Małgorzatę Tracz, Zielony. Ja akurat mam to szczęście czy nieszczęście, że mieszkam na Ubinie, czyli obszarze, który nie jest uznawany za zdatny do rewitalizacji jeszcze. Natomiast jeśli państwo w tych okolicach kiedyś mieli przyjemność przebywać, no to jednak gołym okiem widać, że kamienice tam proszą się o remont. My zakładamy w programie rozszerzenie lokalnego programu rewitalizacji. Według mnie to pewne nieporozumienie, że obecnie ten program obejmuje tylko Nadwórze oraz przedmieście oławskie, a powinien być rozszerzony właśnie na Ołbin, Plac Grunwaldzki, na przedmieście Świdnickie, na Kleczków, czyli obszary, gdzie po prostu potrzebny jest remont kamienic. Natomiast przestrzegałabym przed takim robieniem remontu tylko na zasadzie wymieniamy fasadę, wygląda pięknie i zostawiamy. I wrócę do tego smogu, tak, bo to jest ewidentnie jeden z głównych problemów Wrocławia, najważniejszy problem Wrocławia, że właśnie przy wymianie, przy walce ze smogiem musimy dbać kompleksowo także o ocieplenie budynków, czyli o tak zwaną termomodernizację. I właśnie ta kompleksowa walka ze smogiem jest też okazją, by kolejne budynki, kolejne kamienice rewitalizować, czyli wymieniać, podłączać je do sieci ciepłowniczej, wymieniać źródło ciepła po zrobieniu audytu energetycznego, termomodernizować, czyli docieplić i jednocześnie wtedy poprawić tę fasadę. Więc musimy kamienice remontować. Niestety takie mamy doświadczenie, że często należy, oczywiście mamy swoją wspólnotę i w momencie, kiedy są potrzebne jakieś remonty, czy to dachu, czy klatki schodowej, no to niestety miasto staje okoniem i nie wyraża zgody na te remonty. Chciałabym, żeby to się zmieniło i żeby miasto zauważyło, że renowacja kamienic, rewitalizacja kamienic powinna być jednym z priorytetów i powinno wspierać w tych działaniach mieszkańców i samo też takie działanie podejmować. Proszę państwa, około 1/3 mieszkańców żyje w mieszkaniach komunalnych we Wrocławiu. To są nasi sąsiedzi, to są najbiedniejsi ludzie w tym mieście. I proszę państwa, pan Sutryk, specjalista od zarządzania biedą wrocławską, doskonale o tym wie, że z tego da się żyć. Proszę państwa, rozwiązanie problemu tych kamienic jest bardzo proste. Są inwestorzy, którzy się tego podejmą i proszę państwa, i miasto powinno dopilnować pewnej umowy, żeby ten inwestor zapewnił mieszkania własnościowe tym ludziom, którzy mieszkają i zajął się odbudową tego obiektu. Nie kosztuje to nas w tej chwili nic. To nie są rozwiązania idealne, proszę państwa. Ale chcę wam coś powiedzieć, że taki eksperyment jest w ogóle robiony też w Gdańsku, ale tam zamieniają to na mieszkania komunalne. Czyli to z powrotem wraca do pana Sutryka i oni znowu żyją z tej biedy tam i tak dalej, wiadomo, i gnębią tych mieszkańców. Szanowni państwo, drugim rozwiązaniem
jest polepszenie tego rozwiązania, które jest dzisiaj, czyli 90% bonifikata i 10% dla miasta. Gdybyśmy zrobili 90% bonifikaty, a 10% na fundusz remontowy, czyli takie subkonto, z którego ci ludzie mogą korzystać, remontując te kamienice, dlatego że te remonty często przekraczają ich możliwości, proszę Państwa, dalibyśmy znowu szansę na to, żeby się ludzie uwłaszczyli. Uważam, że wrocławianie powinni mieć własne mieszkania. To jest kapitał, proszę Państwa, oni by mogli je odsprzedać, oni mogliby się przenieść często w miejsca tańsze, oni by mogli za te pieniądze, które im zostają, biznes otworzyć. Szanowni Państwo, tych rozwiązań nie ma idealnych w tym zakresie. Ktoś powie, że ja, dlaczego ja płaciłem, ja kredyt frankowy spłacam. Proszę Państwa, my do tego dopłacamy i musimy skończyć z dopłacaniem do mieszkań komunalnych. Dziękuję bardzo. Po pierwsze, chcemy rzeczywiście wprowadzić w życie ten dobrą zapowiedź miasta, mianowicie realizację i remont, gruntowny remont 100 kamienic rocznie. W 2007 roku został taki program zapowiedziany. Udało się w ciągu 4 lat, czy w ciągu całego trwania tego okresu rewitalizacji, tylko 127 kamienic zrewitalizować. My wskazujemy, że jest możliwe przy obecnym zasobie budżetowym rewitalizacja rzeczywiście 100 kamienic rocznie. W związku z tym w ciągu całego 5-letniego okresu kadencji 500 zrewitalizowanych gruntownie kamienic jest możliwe do wykonania. Mówimy także w sposób bardzo jasny i wskazujemy środki finansowe w wysokości około 78 milionów złotych na rewitalizację wrocławskich podwórek w liczbie około 60, co stanowić będzie około 15-17% tych pozostałych do rewitalizacji. Wreszcie mówimy o współpracy z wrocławskimi deweloperami, tak aby tytułem aportu wprowadzać do partnerstwa publiczno-prywatnego grunty pozostające we władaniu miasta, tak aby powstawały na nich budynki mieszkalne, w pewnej części wyposażone przez owych deweloperów, mieszkania o charakterze komunalnym, tak aby tych lokali komunalnych nie zabrakło i można będzie do tychże lokali komunalnych przeprowadzać tych, którzy takich lokali komunalnych potrzebują, nie tworząc jednocześnie get, nie tworząc jednocześnie zamkniętych osiedli komunalnych, tylko powodując łączenie osób, które mają mieszkania własnościowe i takie, którzy żyją w mieszkaniach komunalnych. Wtedy uzyskamy podwójny efekt. Po pierwsze, nowe mieszkania komunalne, po drugie, pewne wprowadzenie tych osób do społeczeństwa wrocławskiego. To ja w trybie ad vocem, jeśli mogę, panie dyrektorze Jacku, sam fakt obecności na komisjach, gdzie pan jest obecny od kilku lat, nie zmienił sytuacji tych matek na Brochowie, więc sam fakt rozmawiania to jeszcze za mało, żeby cokolwiek się wydarzyło. A propos zabytków i ochrony zabytków, widzę kilka problemów we Wrocławiu. Jednym z nich na pewno są plany miejscowe i plany miejscowe, które powinny chronić te budynki zabytkowe. Teraz mamy ostatni przykład z ulicy Puławskiego, gdzie właśnie planem miejscowym zostały ochronione te kamienice, które jeszcze kilkanaście miesięcy temu prawie szły do wyburzenia pod infrastrukturę drogową. Ostatni plan miejscowy je zabezpiecza i to na pewno jest cenne. Druga ważna rzecz, i to myślę, że Państwo o tym wiecie, żadne miasto, żaden budżet miasta, żadnego państwa nie zadba tak dobrze o własność jak prywatny właściciel, więc trzeba zastanowić się, w jakim trybie współpracy PP czy publiczno-prywatnej zachęcić inwestorów do tego, żeby te kamienice chcieli po prostu kupić, chcieli je wyremontować i chcieli później udostępniać mieszkańcom po to, żebyśmy mogli wszyscy cieszyć się ich jak najlepszą kondycją. Oczywiście jest pytanie, co zrobić z mieszkańcami, którzy tam dzisiaj mieszkają od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, ale to znowu jest kwestia szeroko pojętego programu ochrony komunalnej. Dlaczego w Wiedniu mieszka się tak dobrze? Dlatego, że Wiedeń buduje mieszkania komunalne sam dla swoich mieszkańców. Wtedy jest łatwiej zaproponować komuś w efekcie rewitalizacji, bo te rewitalizacje jak dzisiaj wyglądają najczęściej? Że maluje się elewacje, zmienia się dach, części wspólne, natomiast ci mieszkańcy dalej mają toaletę na piętrze i ona jest na 3 mieszkania. No nie o to chodzi w tej rewitalizacji. Więc zaproponowanie lepszego standardu dla tych, którzy tam mieszkają, zaproponowanie zmiany, sprzedanie tej kamienicy i dopilnowanie tego, żeby nie przewróciła się dlatego, że właściciel doprowadzi ją do ruiny, bo to jest kolejny problem, z którym mamy do czynienia we Wrocławiu. Bardzo dziękuję. Prosimy nie przeszkadzać.
Bardzo dziękuję. Ja rewitalizację rozumiem znacznie szerzej, jako tą rewitalizację oczywiście twardą, czyli że rzeczywiście remonty kamienic, w szczególności tych kamienic, które są w całości kamienicami miejskimi. Tam rzeczywiście dzisiaj mieszkają ludzie o niższym statusie społeczno- i ekonomicznym i to jest odpowiedzialność miasta, aby pomóc w remoncie. Ja przypomnę, że bardzo udany projekt rewitalizacji to właśnie tej twardej, ale i rewitalizacji społecznej, bo tak właśnie szeroko ja rozumiem rewitalizację we Wrocławiu. Rozpoczęliśmy na wrocławskim Nadodrzu. To nie jest projekt skończony, tam jeszcze jest wiele do zrobienia, ale dzisiaj jesteśmy przygotowani, aby punktowo pokazać, że są inne miejsca. Dlatego za chwilę rozpoczniemy rewitalizację kolejnej pięknej, centralnej, można powiedzieć, przestrzeni miejskiej przedmieścia Oławskiego, która jest gigantycznym wyzwaniem, a w wyniku której powstanie wiele takich osiedlowo-twórczych, ale i miasto-twórczych miejsc, które będą także sprzyjały tej rewitalizacji społecznej, bo tą pierwszą robimy po to, aby nastąpiła ta druga, aby ci ludzie, którzy tam żyją właśnie o niższym statusie ekonomiczno-społecznym, mogli poczuć się lepiej. Ale chcemy wyjść dalej z tą rewitalizacją, dlatego ja myślę także o byłych 12 wsiach wrocławskich, które zostały dawno temu przyłączone do Wrocławia. Myślę o Klecinie, myślę o Prochowie, myślę o Lipie. To są także miejsca, gdzie mamy do czynienia ze starą, zabytkową architekturą, gdzie mamy kamienice komunalne, o im także należy się rewitalizacja. Część z tych miejsc już dzisiaj się zmienia. Proszę zobaczyć, jak wygląda ulica Mościckiego na wspomnianym Bochowie. Proszę zobaczyć, jak rewitalizujemy ratusz bochowski, w którym będzie dzienny dom dla osób starszych, ale także ratusz, który będzie centrum aktywności tego osiedla. Tak rozumiem rewitalizację po wrocławsku. My mamy bardzo obszerny program dotyczący polityki mieszkaniowej jako takiej. Jego duszą jest obecna tutaj Marta Stożek, nasza jedynka w 4 okręgu, która się urodziła i wychowała w tak zwanym trójkącie, więc na problem od podszewki, a nie tylko z programów na przykład innych kandydatów. Jeżeli chodzi o kamienice miejskie, tutaj pewnie ta pani, która zadała pytanie, nie będzie do końca zadowolona, bo tutaj właśnie wracamy do problemu wyboru. Czy chcemy, żeby wyglądało ładnie, czy bardziej zależy nam na tym, co jest w środku? No musi nam przez jeszcze długi czas bardziej zależeć na tym, co jest w środku. Ten błąd z malowaniem fasad, zrobieniem tego tylko po to, żeby to dobrze wyglądało, nie może być powtarzany i nie możemy przy nim poprzestać. Musimy najpierw się upewnić, że w środku jest wszystko tak, jak być powinno. To jest, jeżeli chodzi o budynki miejskie. Jeżeli chodzi o prywatne kamienice i kamienice należące do wspólnot mieszkaniowych, to jest tak naprawdę problem, bo ich jest też bardzo dużo. Co jest głównym problemem? Ja też mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia. Problemem jest konserwator zabytków. Problemem jest to, że konserwator zabytków to jest w tym momencie urząd, który głównie stoi z batem i pilnuje, żeby człowieka na czymś przyłapać, żeby przyłapać na czymś tę wspólnotę, żeby przyłapać na tym czymś podmiot, głównie żeby zabronić. Człowiek, który próbuje cokolwiek przeprowadzić, jest absolutnie bezradny w starciu z konserwatorem, który nie widzi celu, jakim jest tego nadrzędnego celu, jakim jest to, żeby ten budynek spełniał swoje funkcje, żeby lepiej wyglądał, żeby lepiej funkcjonował i żeby ludziom żyło się w nim lepiej. Więc w tym zakresie wsparcie doradcze dla wspólnot mieszkaniowych, wymuszenie na dewelopera tego, że za każdym razem, to też jest nasze programy oczywiście, za każdym razem, kiedy kupują od miasta uzbrojony grunt, żeby tworzyli tam lokale komunalne, ale także, jeżeli cokolwiek budują i cokolwiek w negocjacjach są jakichkolwiek z miastem, żeby byli zmuszeni do tego, żeby zadbać również o otoczenie wokół siebie. Ja zresztą miałam taką sytuację, że proponowaliśmy miastu, że wyremontujemy fasadę kamienicy obok kamienicy, którą moja firma remontowała. 2 lata czekaliśmy na projekt i na zgodę. Dawno już nas tam nie było. Bardzo dziękujemy. Pierwsze pytanie z sali odpowiada po pierwsze pan Zbigniew Jeżombek z Komitetu Kukiz15. Pytanie jest, czy powinny, a jeśli to gdzie, powstawać we Wrocławiu deptaki? Gdyby ktoś, kto to zadał, pracuje w Gazecie Wyborczej, bo to było bardzo inteligentne. Proszę państwa, mój ojciec był leśnikiem. I nauczył mnie, żeby pan nie obrażał osób, które zadają pytania. Ale ja panu odpowiadam, że tak, niech pan troszeczkę będzie cierpliwy. Proszę państwa, i ojciec nauczył mnie wyjątkowego traktowania przyrody. Proszę państwa, to co jest we Wrocławiu, widzę inaczej. Pomiędzy blokami powinny powstawać zieleńce, trawniki, może i do ptaki. A ludzie powinni zająć się urządzaniem tych miejsc. Proszę państwa, powinniśmy przyprowadzić tam dzieci,
żeby posadzili tam drzewo, żeby razem z tym drzewem wzrastali, żeby kiedy to drzewo dorośnie, to mogli podejść i powiedzieć swoim znajomym, wiesz co, ja to drzewo podlewałem, ja to drzewo posadziłem, ja nie pozwolę go zdjąć, proszę pani, a nie jakieś sztuczne parki, cuda na kiju, co pani dumę myśli. Proszę państwa, tak powinniśmy traktować naturę. Zróbmy tysiące albo setki pięknych parków wokół własnych domów. Niech Wrocław będzie wasz, a nie jakiś park, do którego robimy wycieczkę, wyjeżdżamy wszyscy i generujemy kolejne korki. Powinniśmy mieć... Parki powinniśmy mieć obok siebie. One kiedyś były. Dzisiaj między te bloki, które już są, wkłada się bloki następne. A proszę państwa, czy te ptaki powinny... Jeżeli ktoś ma ochotę te ptaki zrobić, niech robi te ptaki. Chciałbym ten czas wykorzystać na następny, pozwoli pan? Bądź pan uczciwy chociaż. Nie no, dziękujemy. Będzie dla pana kolejna następne pytanie. To pytanie było mało inteligentne, panie redaktorze. Nie wiem, dlaczego uważa pan któregoś z gości naszej debaty. Ale czy nie przyjdzamy? Zobaczymy, czy nie jest z Gazety Wyborczej. Dobrze, niech będzie z Gazety Wyborczej. Bardzo panu dziękujemy. Pan Jerzy Michałek. Ja, szanowni państwo, nie uważam tego pytania za absurdalne, nie uważam tego pytania za pozbawione racji. Oczywiście można odpowiedzieć trochę prześmiewczo. Najpierw, no pierwszy deptak nie powinien powstać na Jagodnie, bo tam nie ma chodnika. Więc to jest jedna rzecz. Ale dobrze, jeżeli mówimy o niektórych osiedlach, które są położone poza ścisłym centrum, bo oczywiście po rynku, wzdłuż Odry, wzdłuż Urzędu Wojewódzkiego można bardzo pięknie spacerować. Te trasy są dobrze przygotowane i wszyscy się z tego cieszymy, ale są we Wrocławiu osiedla, w których starsza zabudowa, ta, o której była wcześniej mowa, jest rozjeżdżana przez samochody. Niech wrocławska leśnica będzie takim przykładem. Tam wielokrotnie i wiele razy był postulowany deptak na ulicy Średzkiej. Jest miejsce na ten deptak, jest miejsce na uspokojenie ruchu podobne jak chociażby na ulicy Świętego Antoniego. Miejsc takich znaleźlibyśmy wiele we Wrocławiu, ale oczywiście wszystko po kolei. Zanim powstaną deptaki, zanim te ulice, które są głównymi ciągami komunikacyjnymi, jak ta chociażby z Leśnicy w ciągu drogi 94, drogi krajowej, zanim powstaną tam deptaki, musi być rozwiązany generalnie problem ruchu we Wrocławiu, czyli znowu wracamy do kwestii sprawnej komunikacji publicznej, dokończenia obwodnic. Mówimy bardzo jasno o tym, żeby dawać alternatywy, ale jeżeli jest zadane w ten sposób pytanie, to tak, wszędzie, gdzie to jest możliwe, jednocześnie nie upośledza bieżącego ruchu mieszkańców. Chciałem panią zapytać, czy kwestia budowy deptaków wydaje się pani pomysłem mało inteligentnym? Wie pan, nie chciałabym oceniać nikogo przy tym stole. Moje dziecko zawsze mówiło mi, mamo, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Więc tutaj z poziomu kilkulatka. Wracając do deptaków, ja je rozumiem szerzej niż tylko wyłączenie ulicy z ruchu kołowego. Bliższa jest mi ideologia, która w Niderlandach się fantastycznie realizuje, czyli tak zwany munerfów, czyli wonerfów, czy jak to Polacy spolszczają, to jest inna kwestia, że to funkcjonuje w Polsce, to może wystarczy wybrać rzeczywiście na przykład do Łodzi, gdzie takie uspokojone miejsca, gdzie na jednej przestrzeni, na jednej ulicy są i rowerzyści, i kierowcy, i piesi, i jest tak zbudowana i zieleń, i małe zieleńce. I to jest tak zbudowana przestrzeń, w której wszyscy uczestnicy ruchu czują się komfortowo, czują się bezpiecznie i czują, że mają tam wstęp i są do tego miejsca zapraszani. Są wydzielane minimalne miejsca parkingowe, są stojaki dla rowerów, są miejsca, gdzie można usiąść i napić się kawy. Takie miejsce miało szansę być na ulicy Włodkowica. Nie wiem, co poszło nie tak, ale chyba nie do końca zrealizowało ideę skandynawską. Wymarzonym miejscem byłaby ulica Szewska, też się chwilowo nie udało. Ulica Świdnicka, która powinna być takim właśnie deptakiem w pojęciu komercyjno-handlowym. Niestety jest dzisiaj na skraju upadku aż do tego stopnia, że przecież powstało tam specjalne towarzystwo
które wspiera rozwój i reaktywację ulicy Świdnickiej, które powinno być naszą taką drogą, deptakiem, miejscem reprezentatywnym i reprezentacyjnym dla Wrocławia. Niestety to, co się dzieje z tą Świdnicką, doskonale Państwo wiecie. Więc tak, jestem za tym, żeby, odpowiadając wprost na to zadane pytanie, jestem za tym, żeby we Wrocławiu budować deptaki, ale w takim pojęciu, o którym powiedziałam, nie wyrzucając któregoś z uczestników ruchu z tego miejsca. Bardzo dziękuję. Szczęśliwie udało się przez te blisko 30 lat wytworzyć we Wrocławiu tą infrastrukturę taką miastotwórczą. Dzisiaj weszliśmy w taki moment rozwoju miasta, gdzie cenimy sobie coraz bardziej komfort i sprawy codzienne, bo to w istocie o sprawach codziennych w tej chwili rozmawiamy. We Wrocławiu szczęśliwie takie miejsca, bulwary czy też deptaki powstają. Wspomnieć można ten bulwar Tadka Jasińskiego nieopodal właśnie wspomnianej ulicy Włodkowica, ale z całą pewnością takich miejsc chcielibyśmy zdecydowanie więcej. Ja dlatego zapowiedziałem, że w ramach powstawania nowych dróg i remontu już istniejących, a powiedziałem o 250 kilometrach, będą powstawały nie tylko deptaki, ale także ścieżki rowerowe. Ty chcesz stworzyć we Wrocławiu 100 kolejnych kilometrów, tak aby domknąć wrocławski system rowerowy. Ale jeżeli mówimy o rozwiązaniach, które są rozwiązaniami dobrymi i komfortowymi dla wszystkich, to znaczy i dla pieszych, i dla rowerzystów, to uważam, że takim wielkim i pięknym wyzwaniem zarazem jest rozpoczęcie prac nad deptakiem pieszo-rowerowym, zwanym przed wojną Hugo Richterweg. To jest ta długa taka oś, można powiedzieć, południowa wzdłuż nasypu kolejowego, która wjedzie przez kilka południowych wrocławskich osiedli. Są już przygotowane i koncepcje, i projekty. I myślę, że o takie właśnie deptaki, o takie miejsca, o takie ścieżki wrocławianie zabiegają. Ja je w swoim programie mam. To dotyczy także tych 60 tysięcy metrów kwadratowych chodników wrocławskich, które chciałbym wyremontować. Część z nich to także będą wrocławskie deptaki. Dziękuję. Ja przywołam postać takiego naszego wspaniałego socjologa miejskiego, doktora Jacka Pluty, którego znam wiele lat, który jest odpowiedzialny za wrocławską część, za tą naszą część diagnozy społecznej. On wiele, wiele lat temu mówił mi: Marta, to miasto nam umrze. To miasto nam umrze. I to się właśnie dzieje. Mamy ulice, gdzie są pozamykane lokale, gdzie mamy lokale gastronomiczne, no nie dla wszystkich, delikatnie mówiąc, gdzie mamy bez przerwy banki, gdzie mamy wyłącznie apteki. Mamy absolutny chaos, więc to nie jest kwestia tego, żeby zrobić deptaki. Znaczy, oczywiście, że to jest kwestia tego, żeby zrobić deptaki, ale bez polityki dotyczącej tego, jakie lokale gastronomiczne, jakie lokale usługowe, bez dopłat do inicjatyw, które zapewnią, że na tych ulicach, którymi chcemy, żeby z powrotem zaczęli chodzić ludzie, była różnorodność, nic nie zrobimy. Skąd mamy wziąć tych ludzi, skoro ich stamtąd wypłoszyliśmy, skoro ta przestrzeń jest nieprzyjazna dla nich, skoro wszystkie restauracje wokół rynku mają te same ceny i są tak samo zarządzane i są skierowane do tej samej klienteli. Skąd mają się wziąć ludzie, którzy będą chcieli tymi deptakami chodzić, skoro mamy absolutny chaos, jeżeli chodzi o politykę w stosunku do lokali usługowych, gastronomicznych i innych, które się powinny mieścić w miejscach przy tych deptakach właśnie, tak żeby ludzie po prostu do nich tam chodzili. No ale mamy najwięcej powierzchni galerii handlowej na mieszkańców, tak, w całej Polsce. Więc no to jest rzecz nie do odrobienia. Polityka, jeszcze raz polityka. Wiemy, jakie boje stoczyło z miastem Stowarzyszenie Ostatni Trawnik. Z tego stowarzyszenia Halina Bielecka-Gołka startuje z nami w pierwszym okręgu z drugiego miejsca. O to, żeby zachować ten fragment zieleni na swoim osiedlu. Tak też nie może być. To nie może być ostateczność, to nie może być walka. To musi być nastawiona konkretna polityka na to, że chcemy nie wykorzystywać tej naszej przestrzeni na wskroś komercyjnie, wyłącznie komercyjnie i tylko po to, żeby zarobić. To ja tak anegdotycznie. Każdy z nas podróżował, więc też pewnie widzieliśmy różne miejsca. Ja osobiście bardzo lubię takie deptaki, które pełnią zarówno funkcję deptaków handlowych, jak i właśnie takich usługowych, tak? Kawiarnie, różnego rodzaju restauracje, wieczorem bary. Mam jednak wrażenie, że we Wrocławiu zabiliśmy nieco ideę deptaków kolejnymi galeriami handlowymi. Jakby nam było mało tych wszystkich galerii w centrum, to dołożyliśmy jeszcze Wrocławie. I to jest jeden z powodów, dla których nawet ta ulica Świdnicka, która miała być takim deptakiem, po prostu faktycznie świeci pustkami.
Nie ma tam sklepów, w których można by było no, kupić jakieś określone rzeczy. Widzimy, że często te lokale stoją puste albo co chwilę się zmieniają lub powstają kolejne sklepy spożywcze. Więc ja za deptakami jestem jak najbardziej. Jeśli chodzi o centrum, to musielibyśmy przywrócić tam handel, wspierać mniejszych przedsiębiorców. A jeśli chodzi o osiedla, to oczywiście nic o osiedlach bez osiedli. Na pewno na każdym osiedlu można by było wyznaczyć takie przestrzenie, które właśnie byłyby przestrzeniami do spacerów, do robienia zakupów, a także ze straganami, lokalnymi targowiskami. Teraz na przykład na Nadodrzu słyszałam, że ma być zamykane targowisko. Akurat rozmawiałam tam z ludźmi, którzy sprzedają i oni mówią, że miasto jakby nie pali się do tego, by pomóc im wyremontować ten obszar. Natomiast żąda od nich dużych nakładów finansowych, by mogli dalej tam te targowiska prowadzić. A uważam, że właśnie takie lokalne sklepy, lokalne targowiska w miejscach, gdzie jest deptak, gdzie nie ma wykluczenia, tak? Można i dojechać samochodem, i można spacerować, są i kawiarnie, i restauracje, i sklepy. To jest właśnie takie ważne dla Wrocławia i dla wrocławskich osiedli. Bardzo dziękujemy. Kolejne pytanie z sali od rodziców dzieci z tak zwanego podwójnego rocznika. Jak Państwo wiecie, to efekt zmian wprowadzonych przez PiS w oświacie. I oni stworzyli niedawno, z tego co pamiętam, taką petycję o wyrównanie szans dla tych dzieci i utworzenie podwójnej liczby miejsc w pierwszych klasach i liceach. No i pytają, jak Państwo ten problem rozwiążecie. Pan Jerzy Michalak, proszę. Bardzo uprzejmie dziękuję za to pytanie, chociaż jestem ojcem dwojga dzieci, jeszcze nie osiągnęły tego krytycznego wieku, siódmej klasy, bo tam jest największy problem, to pewnie lada chwila ten problem będzie dotyczył także mojej rodziny. Mówimy bardzo jasno o kilku punktach związanych z wrocławską edukacją. Po pierwsze, trzeba wspomóc edukację pozapubliczną, trzeba dać możliwość rozwoju szkół niepublicznych, które będą realizowały program szkoły publicznej. Takie szkoły, takie placówki sprawdzają się właśnie wtedy, kiedy edukacja publiczna, bardzo uprzejmie panu dziękuję, świetnie, czyli mam jeden głos już, dobrze. Taka edukacja sprawdza się właśnie wtedy, kiedy system edukacyjny jest zbyt często zmieniany, bez pomysłu zmieniany, albo są narzucane rozwiązania bez odpowiedniego przygotowania tegoż systemu. To po pierwsze, ale oczywiście mówimy także o tym, że ten system edukacji niepublicznej nie może załatwiać spraw w większej niż 30% zakresie. Mówimy zatem o tworzeniu świetlic, w których nauczyciele będą pomagali uczniom w rozwiązywaniu zadań domowych, będą także pomagali w pewnym wyrównaniu poziomu, bo często teraz, to nie jest wina naszych nauczycieli, ale właśnie takiego, a nie innego systemu edukacji, często zadania domowe opisują materiał nowy, na opanowanie nowego materiału jest przerzucane właśnie na zadania domowe. Wreszcie mówimy rzeczywiście o stworzeniu kolejnych szkół, także zwiększeniu liczby miejsc we wrocławskich liceach, po to, żeby ten podwójny rocznik, czy też problemy podwójnego rocznika jak najbardziej załagodzić. Mamy jasny plan, mamy to wszystko wyliczone. Oczywiście nie obejdzie się pewnie także bez bardzo mocnego lobbingu dodatków publicznych związanych z dodatkami rządowymi. No i to jest właśnie sytuacja, w której jesteśmy w krytycznej sytuacji jako samorząd, bo ktoś tam na górze sobie coś wymyślił i postanowił siłą wprowadzić pomysł do samorządu i nie dając za tym środków i dotacji. Ja bardzo żałuję po raz kolejny, że nie ma naszej delegatki pana prezesa z Warszawy, bo może by nam wyjaśniło, co im przyświecało przy tym pomyśle, bo myślę, że większość rodziców, jeśli nie wszyscy, nie rozumieją, dlaczego są w takiej, a nie innej sytuacji. I myślę, że nie rozumie też tego samorząd, bo ta subwencja na tą zmianę nie była, powiedziałabym, powalająca. Według portalu takiej organizacji pozarządowej Demagog, która weryfikuje wypowiedzi polityków, z niej wynika wprost, że we Wrocławiu wydano te reformy 11 milionów złotych w 2017 roku, z tego na tą edukację, a w tym 2,5 miliona złotych było z subwencji. W 2018 to były 3 miliony złotych, więc to są kwoty, które z pewnością przy takim wsparciu samorządu nie pozwolą na uratowanie wrocławskich rodziców przed tym podwójnym rocznikiem.
Co możemy zrobić? Na pewno możemy zaangażować, jeśli są takie szkoły, które mają miejsce, bo na Maślicach na przykład to już nie jest możliwe w szkole, gdzie jest 400 dzieci, a chodzi 800. Nie jest możliwe, żeby wygospodarować dodatkowe sale, ale na pewno możemy poszukać rozwiązań, które spowodowałyby, że te dzieci nie spotkają się nagle wszystkie, nie będą wchodzić do szkoły od 7 rano do 21. To niestety jest kłopot, jest to sytuacja, która jest do rozwiązania i będzie rozwiązana w przyszłym roku. I tutaj duża współpraca między dyrektorami szkół, samorządami, ale także właśnie koordynującym to wszystko prezydentem ma jedyną szansę na to, aby to się udało. We Wrocławiu z pewnością to, co się dzisiaj dzieje, to jest tylko i wyłącznie... Dziękuję bardzo, pani Karolina. Proszę uprzejmie. Dziękuję. To może ja odpowiem po prostu wprost na pytanie. Chciałbym uspokoić wrocławskich rodziców. Ta sytuacja była przez Departament Edukacji badana w momencie, kiedy wdrażaliśmy tą nieszczęśliwą reformę, bo trzeba ją nazwać nieszczęśliwą. Nagle samorządy w całej Polsce zostały zaskoczone i musiały się dostosować do pewnych krajowych rozwiązań. Nie były na to ani gotowe finansowo, ani gotowe infrastrukturalnie. Ja przypomnę, że w sytuacji wrocławskiej kosztowało nas to dodatkowych, niezaplanowanych ponad 30 milionów złotych. Ale znaleźliśmy oczywiście te pieniądze, bo musicie Państwo wiedzieć, że w 4,5-miliardowym budżecie Wrocławia ponad 1,3 miliardów to są wydatki na wrocławską edukację. To jest największa część tego wrocławskiego tortu i z tego się należy cieszyć. To jest pewnym wyzwaniem i to jest zobowiązaniem, niezależnie, mam nadzieję, od tego, kto zostanie prezydentką czy prezydentem tego miasta. Inwestycja w edukację zawsze była we Wrocławiu niezwykle istotna i ważna. Dlatego raz jeszcze uspokajam wrocławskich rodziców. Ta sytuacja, która rzeczywiście występuje i to w dużej skali, w całym kraju, we Wrocławiu nie będzie miała miejsca. Mało tego, mamy zaplanowane zarówno rozbudowę, jak i budowę nowych placówek edukacyjnych. Zapowiedzieliśmy budowę szkoły na Ołtaszynie, to jest, wiem, długo wyczekiwana szkoła. Szkoła na granicy dwóch osiedli Lipy Piotrowskiej i Widawy, to jest dla północnych osiedli niezwykle ważna inwestycja, ale także będziemy dobudowywać szkoły w tych miejscach, gdzie osiedla się intensywnie rozrastają. Takim przykładem są choćby wrocławskie Osobowice czy Żerniki. Tam już dzisiaj przystąpiliśmy do pewnych prac planistycznych. Także wrocławski system edukacyjny, infrastruktura jest pojemna, jest w stanie sobie poradzić z tymi podwójnymi rocznikami i dlatego chciałbym bardzo uspokoić wszystkich rodziców. A na wypadek, jakby nie było jednak tak pięknie, to ja jednak odpowiem, dobrze? Po pierwsze, bony edukacyjne, czyli pieniądze idące za dzieckiem. Nie zrobimy tego, jeżeli nie wdrożymy budżetu zadaniowego. Znowu, jeżeli będziemy wiedzieć dokładnie, ilu mamy uczniów, jakie mają potrzeby, jesteśmy w stanie to zrobić. Ja naprawdę uważam, to jest mój bardzo ważny dla mnie projekt. Uważam, że Wrocław może być tym drugim miastem po Warszawie, które przynajmniej próbuje ten budżet wdrożyć, bo on się właśnie w takich sytuacjach bardzo sprawdza. Kiedy mamy nagłe zdarzenie, mamy wszystko policzone, jesteśmy w stanie wtedy przesuwać środki, nie na zasadzie szacunkowej, tylko naprawdę wiedząc, na czym stoimy. Na pewno to, o czym mowa, zwiększenie liczby szkół. Mamy do wykorzystania powierzchnię, są między innymi ośrodki czy domy kultury, jest trochę nieruchomości, w których te zajęcia mogą się odbywać, no ale to są całe kwestie organizacyjne, logistyczne, sanepidowskie, również dojazdu i przewożenia też dzieci między jedną szkołą a drugą, między jedną częścią miasta a drugą. Natomiast ja takie mam tę propozycję, którą uważam, że mogłaby być do rozważenia. Co by było, gdyby we wrocławskich szkołach przestało być łamane prawo? Co by było, gdyby religia w szkole była rzeczywiście na wniosek rodziców? Bo teraz w Polsce teraz jest łamane prawo. Teraz jest tak, że rodzice muszą wypisać dziecko z religii. A ustawa tak nie mówi. Ustawa mówi, że religia jest organizowana, jeżeli rodzice tak zawnioskują. To są dwie godziny w tygodniu. To jest koszt. Proszę nie przeszkadzać kandydatom. A mogę dokończyć? Proszę nie przeszkadzać kandydatom. To są dwie godziny w tygodniu. To są skargi od rodziców, które my dostajemy. To są skargi od rodziców, że religia jest z automatu. Że trzeba specjalnie wypisywać dziecko. To jest koszt. To jest chaos organizacyjny i to jest niepotrzebne. No w ogóle świeckie miasto uważam, że to jest coś, co z czym moglibyśmy spróbować przestać zrobić. A ostatnia rzecz,
to mimo tego, że możemy się spodziewać, że to będzie więcej kosztowało, mimo tego, że możemy się spodziewać, że to będzie ogromne obciążenie organizacyjne, uważam, że musimy zrobić wszystko, żeby dzieci z niepełnosprawnościami wyrzucone w tym roku wróciły do szkół. To jest hańba, że na to we Wrocławiu pozwalamy. Bardzo dziękuję, pani Marta. Reforma edukacji rzeczywiście była ogromnym obciążeniem dla samorządów, nie tylko wrocławskiego, ale wszystkich. Nie dotyczy ona bezpośrednio tylko liceów, ale rzeczywiście w wielu miejscach, a także we Wrocławiu trzeba było połączyć klasy, tak, czy pozmieniać budynki. Sama mam małego sąsiada, który no, o godzinie, jak kiedyś go zobaczyłam, o godzinie 18 czy 19, no to tak się trochę już słaniał na nogach. Zapytałam mamę, o co chodzi, czemu taki zmęczony. Ona mówi, że po prostu ma na drugą zmianę do szkoły. To też powoduje duże problemy jakby w organizacji pracy rodziców, prawda? Bo kiedy dziecko idzie na godzinę 11 albo 12, to jednocześnie potrzebuje wcześniej opieki, o ile nie ma w szkole takiej świetlicy. A nawet jeśli może przybywać w świetlicy, to jednak no, od godziny powiedzmy 7 rano do godziny 18 dla szczególnie młodszych dzieci jest to dosyć duże wyzwanie. Cieszę się, że Wrocław w pewien sposób poradził sobie z tą reformą edukacji. Natomiast też chciałam zwrócić uwagę na to, że no, trzeba jakoś przetrwać, tak? No, deforma niestety będzie wprowadzona, musimy się dostosować, no i te roczniki, które teraz doświadczają zmian, no jakoś musimy ich po prostu wspomóc. Natomiast chciałam też zauważyć, że to pewna taka tendencja ogólnopolska, że z reguły jak były niże demograficzne, zamykano tak przedszkola, zamykano żłobki, zamykano szkoły, a później w momencie, kiedy przychodziły zmiany albo pojawiały się duże demograficzne, no to brakowało tych placówek. I tak samo w planowaniu Wrocławia. Mówimy teraz, że przepełniona szkoła na Maślicach, że będą budowane szkoły na kolejnych osiedlach. My już w momencie strategicznego planowania miasta, tam gdzie planujemy nowe osiedla, musimy myśleć i o komunikacji miejskiej, i o szkole, i o żłobku, i o możliwości otworzenia na przykład urzędu pocztowego. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, żeby nie było, że ja tak tutaj wszystko neguję, to ja tutaj ze dwa zdania od pana Michalaka słyszałem rozsądne na temat oświaty. Pani Lampart powiedziała jedno zdanie. Proszę Państwa, szkolnictwo mamy w tragicznym stanie. Świadczy o tym ranking uczelni światowych, gdzie bodajże nasza jedyna uczelnia weszła do 400 w tej chwili. To jest tragiczne. Jak to rozwiązać? Proszę Państwa, bon oświatowy, o którym tutaj napomknięto oczywiście w pokracznej formie, bo oni nie wiedzą, jak to powinno działać. Proszę Państwa, bon oświatowy. Jeżeli pan Sutryk mówi, że mamy pieniądze w kasie na oświatę, to podzielmy je między uczniów. Takie eksperymenty były zrobione już nawet w Polsce. I proszę pana, i wtedy, ale ten, proszę pani, niech pani słucha, ale wtedy dajemy to w formie elektronicznej rodzicom. Rozumie pani? I pani wtedy przekazuje to szkole. To pani jest z Gazety Wyborczej? Fantastycznie, prawda? I wtedy dzielimy, proszę Państwa, te pieniądze pomiędzy wszystkich uczniów. I Państwo otrzymujecie w formie elektronicznej bon oświatowy. I wtedy przekazujecie ten bon oświatowy do tej szkoły, do której chcecie. I w momencie przekazania tego bonu oświatowego za tym od pana Sutryka idą pieniądze. Nie urzędnicy z pieniędzmi, tylko idą pieniądze. Proszę Państwa, daje to możliwość wybudowania szkół. Dlatego, że zbiera się grupa nauczycieli i mówią tak, my mamy 1200 zł na ucznia, tyle mniej więcej wygląda. My wybudujemy szkołę. Zaczyna się konkurencja między szkołami, proszę Państwa, zaczyna się rozwój edukacji. Ja nie mam nic więcej do powiedzenia, to jest temat dość skomplikowany, zapraszam na moją stronę internetową. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pierwszy apel jest taki, idźmy wszyscy do wyborów 21 października, wszyscy niezależnie od tego, na kogo chcecie głosować. To jest niezmiernie ważne. To po pierwsze. Po drugie, zachęcam Was oczywiście, żebyście głosowali na radnych bezpartyjnego Wrocławia, listę numer 14 dla porządku. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie też nie dali mówić, że nie macie wyboru, że już wszystko jest rozdane, wszystko już jest jasne, wszyscy już wiedzą, co się będzie działo po wyborach, bo tak mówią.
Otóż nie, mówią tak, proszę Państwa, jak my zagłosujemy 21 października. Nie dajmy sobie wrzucić do Wrocławia wojenki polsko-polskiej i wyboru między partią a partią, partią a partiami i nie dajmy sobie wmówić, że mamy bezpartyjnego kandydata, który popierają cztery partie polityczne, bo to nie jest bezpartyjny kandydat. Naprawdę. Prezesa z Warszawy, bo będzie tylko gorzej we Wrocławiu. Do tego też nie możemy dopuścić. Wpuśćcie do Rady Miejskiej Wrocławia demokrację. Wpuśćcie do Rady Miejskiej niezależnych radnych, takich radnych, których się nie da przekupić funkcją w spółce miejskiej, albo nie da się ich przekupić funkcją w jakiejś podległej prezydentowi jednostce budżetowej, bo to nie będzie Rada Miejska, która zdecyduje o waszych interesach. Ona zdecyduje o interesach od was niezależnych. Więc delegujcie do Rady Miejskiej tych radnych, do których macie zaufanie, tych radnych, którzy gwarantują wam niezależność. Dajmy Radzie Miejskiej Wrocławia, Wrocławiowi powiew świeżego powietrza. Jeszcze raz was proszę, nie dajcie sobie wmówić, że wszystko jest już jasne, bo nic nie jest jasne. Jasne będzie 22 października po wyborach. Zagłosujcie zgodnie z sumieniem w pierwszej turze. Zgodnie z rozsądkiem, jeśli taki trzeba będzie uruchomić, włączymy go przy drugiej turze. A że druga tura będzie, wszystkie znaki na niebie na to wskazują. Także nie dajcie się przestraszyć jakąś wojną, jakimś obozem anty-PiS, albo obozem takim, albo obozem innym. Zagłosujcie 21 października tak, jak mówi wam sumienie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, 40 lat temu urodziłem się we Wrocławiu. Kocham to miasto. Przez 12 lat pracuję dla tego miasta. Znam to miasto. Wiem, że to miasto powstało z pragnień i marzeń wielu wrocławianek i Wrocławia. Znam historię tego miasta, ale przede wszystkim znam i wiem o wyzwaniach tego miasta. Rozmawiam o nich codziennie od 12 lat z wrocławiankami i z wrocławianami. Na wrocławskich osiedlach także, na wspomnianym Bochowie także i na wielu, wielu innych osiedlach. Rocznie spotykam się, rocznie na ponad 1000 spotkań spotykam tysiące wrocławianek i wrocławian. Chciałbym, nie będę mówił źle o tym mieście, wszyscy dookoła zwykle mówi źle. Ja będę mówił o tym mieście dobrze, bo to jest fantastyczne miasto, które miało szczęście do wspaniałych gospodarzy. Bogdana Zdrojewskiego, Staszka Kuskowskiego, Rafała Dudkiewicza. Ale to miasto przede wszystkim... To moi drodzy, przede wszystkim budowały wrocławianki, wrocławianie. To oni to miasto stworzyli i to oni to miasto tworzą na co dzień. Oni to miasto kochają i są z niego dumni. Ja chciałbym im pomóc w rozwoju tego miasta. Wiem, jak to zrobić. Te miesiące rozmów i spotkań sprawiły, że powstał najlepszy program dla Wrocławia. Program Koalicji Obywatelskiej. Każdy głos się liczy. Każdy głos się liczy, każdy głos będzie decydujący, a ja wam gwarantuję i obiecuję, że ja, ale także radni Koalicji Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku zrealizujemy ten projekt dla Wrocławia i dla Dolnego Śląska. Ja odpowiem dlaczego Wrocław dla wszystkich, dlatego że ludzie. Dlatego że Wojtek Browarny, nauczyciel akademicki, Halina Bielecka, radna osiedlowa. Natalia Pancewicz, Strajk Kobiet, Marcin Czerwiński, Wrocławite Uchodźców, Artur Brzozowski. Tak, tak, jest taka organizacja, bardzo dużo robi. Artur Brzozowski, KOT, Maciej Pokrzywa, KOT. Tadeusz Mincer, radny osiedlowy, Joanna Lebiedzińska, działaczka ekologiczna, Marta Storzek, wspaniała, która tutaj siedzi, która nas wszystkich zebrała. Jest osobą, która spowodowała, że Strajk Kobiet zakopał topór z partią Razem. Dlatego warto głosować na Wrocław dla wszystkich, bo my jesteśmy prawdziwi. To są prawdziwi ludzie, to nie są urzędnicy przebierający się na chwilę za obywateli. To nie są radni miejscy, radni wojewódcy przebierający się na chwilę za obywateli. To są prawdziwi ludzie, którzy działają od wielu lat. I ja ręczę za każdego z nich, za każdą z nich głową, rękami, całym sercem, bo poznałam ich przy pracy i poznałam ich wtedy, kiedy było trudno. I poznałam ich wtedy, kiedy bardzo wielu obiecujących teraz nam wszystko przy nas nie było. Głosujcie na Wrocław dla wszystkich, głosujcie na komitet, który w Radzie Miejskiej będzie walczył o to, co jest ważne, będzie walczył o sprawiedliwość, będzie walczył o to, żeby wszystkim nam we Wrocławiu żyło się dobrze, a nie tylko tym, którym się akurat udało.
Nie kupujmy już więcej tej ściemy, nie kupujmy już więcej tej kampanii, nie kupujmy już więcej tego, że na chwilę się coś poudaje, że przymykamy oko na to, że dzieją się jakieś prekampanie, gdzieś są jakieś plakaty, coś gdzieś jakoś tu się nam dzieje. No trudno, tak to jest w polityce. Nie, ta polityka się musi zmienić. Ja nie chcę słyszeć więcej o tym, że w polityce dopuszczalne jest działanie nieuczciwe. Działanie uczciwe jest dopuszczalne i działanie nieuczciwe będzie działało w polityce, jeżeli w Radzie Miejskiej znajdą się ludzie z Komitetu Wrocław dla Wszystkich. To Państwu gwarantuję. W poniedziałek zacznie się nowy rozdział w historii Wrocławia. Ja bym chciała, żeby ten nowy rozdział w historii Wrocławia był z nowymi ludźmi. Żeby to nie były osoby, które już jedną, dwie, a czasami cztery kadencje zasiadają, albo niektórzy tak, zasiadają w Radzie Miejskiej, zasiadają we władzach Sejmiku Wojewódzkiego, który też ma wpływ na politykę wrocławską. Chciałabym, by w Radzie Miejskiej zasiadły osoby wiarygodne. Nie te, które teraz w kampanii mówią, że chcą miasta zielonego, że chcą walczyć ze smogiem, że chcą miasta społecznego i rozbudowy komunikacji publicznej. Chcę osób, które broniły Parku Grabiszyńskiego przed wycinką. Chcę osób, które codziennie działają na rzecz projektów społecznych i obywatelskich. Chcę osób, które codziennie działają na rzecz tego, by Wrocław pokonał w końcu zanieczyszczone powietrze i byśmy wszyscy mogli oddychać tym czystym powietrzem. Przyznam, że w ostatni weekend z taką zazdrością obserwowałam, ale też z ogromną dumą i radością wyniki moich kolegów i koleżanek z Partii Zielonych w Europie. Ja przypomnę, konserwatywna Bawaria, Zieloni ponad 18%, druga siła. Żałują. Bruksela, nie pożałują, Bruksela, Zieloni albo pierwsi, albo drudzy w każdym okręgu w Brukseli. Nie był miastem europejskim tylko z nazwy, ale miastem europejskim z działań, ze swojej polityki miejskiej, ze swojej polityki społecznej, żeby był miastem zielonym, o dobrej przyszłości i żeby w kolejnych latach zasłużył swoimi działaniami już teraz podejmowanymi na tytuł Zielonej Stolicy Europy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja jestem prywatnym polskim przedsiębiorcą. Zaczynałem od zera. Zrobiłem jakąś markę, pewne doświadczenia przywiozłem ze świata, te dobre i te złe, i te dobre chciałbym tutaj we Wrocławiu zrealizować. Proszę Państwa, patrzę na Wrocław jak na firmę, chociaż ja wiem, że to dużo więcej. I powiem Państwu, że gdyby w firmie, szef tej firmy zadłużył ją na kilka miliardów złotych, sparaliżował kompletnie tę firmę, a za pieniądze swoich pracowników wybudował sobie pomniki, to policja wyprowadzała go w kajdanach, a z nim jego współpracowników. Pani Kasiu, pani też głosowała za zadłużenie miasta. Proszę Państwa, ale to jest moje miasto również i chciałbym żyć w tym mieście. I proponuję Wam, Wam młodym, weźmy to miasto w nasze ręce. Odbijmy ten Wrocław. Szanowni Państwo, zrealizujmy takie inwestycje, które Wam przyniosą korzyści, które Wy zainwestujecie, będziecie chcieli zostać. Zróbmy domy nie dla urzędników, ale domy dla mieszkańców. Pozwólmy im mieć swoją własność. Proszę Państwa, idę do w tych wyborach, idę z grupą ludzi Kukiz 15. Mógłbym o nich tak długo mówić jak pani Lampart. Ja powiem wam tylko. Przepraszam, ja nazywam się Lempart, a pani Katarzyna jest panią Katarzyną, a nie panią Kasiu. Może trochę kultury. I nie głosowałam za tym budżetem. Proszę Państwa, mówię o nich dużo mówić, ale powiem tylko jedno. Jeżeli będziecie wjeżdżać na czasy, to możecie powierzyć im swoje klucze. To porządni ludzie. A ja nie idę otworzyć drzwi ratusza dla siebie. Ja chcę otworzyć drzwi ratusza dla was. Dziękuję panom specjalistom od dyskryminacji z Gazety Wyborczej za zorganizowanie tej debaty. Tym paniom tutaj z urzędu pana Sutryka za to, że zasnęły w czasie, jak on mówi. Dziękujemy panu za to. Ostatnie słowo poproszę pana Jerzego Miłosza. Pan Jerzy mówi czasami do rzeczy, także warto uwagi.
już ostatni raz mnie pan popiera. Dobrze? Dziękuję. Szanowni kochani państwo, Wrocław i wrocławianie, wrocławianki to zbyt poważne sprawy, zbyt poważne rzeczy, żeby mówić o nich niepoważnie. To zbyt poważna odpowiedzialność ciąży na nas, na kandydatach, na prezydenta Wrocławia, na radnych wrocławskich, żeby kończyć na uszczypliwości. A zatem ja po pierwsze dziękuję państwu za to, że przyszliście na tę debatę. Także tym, którzy są nastawieni krytycznie, także tym, którzy zadają krytyczne pytania. Dziękuję moim szanownym kontrkandydatom za to, że byli przygotowani, za to, że wiedli tę dyskusję. Bardzo im uprzejmie dziękuję. Szanowni państwo, zauważyliście, moi drodzy, że różnimy się w pewnych akcentach, no co do większości z nas. Różnimy się co do tego, w jaki sposób miasto ma iść, ale jednak kwestie podstawowe mamy wspólne. Pytanie zatem, pytanie podstawowe jest o wiarygodność. Czy dobrym prezydentem będzie ten, który będzie szarpany przez interesy nie jednego, nie dwóch, a czterech środowisk politycznych? Tego, który będzie niesamodzielny i który nie będzie w stanie prowadzić własnej wizji? Chyba nie, szanowni. Wreszcie, czy dobrymi radnymi będą ci, którzy będą pokornie podnosić rękę za tym czy innym projektem? Czy ci, na których teraz patrzę i którym dziękuję, Iza Duchnowska, Alek Obłok, Przemek Filar, Sławek Czerwiński, Agnieszka Kubik, ci wszyscy, którymi się kiedyś kłóciłem, z którymi kiedyś się nie zgadzałem, a którymi teraz idziemy razem, czy ci, którzy będą w stanie pokłócić się także z własnym prezydentem? Uważam, że właśnie ta druga sytuacja daje wiarygodność, ta druga sytuacja daje tę świeżą krew, która potrzebna jest Wrocławiowi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.